Proszę Państwa, tak jak mówiłem, dzisiejsze webinarium jest poświęcone podsumowaniu 4 lat pandemii, ale to będzie takie podsumowanie miękkie, czyli będzie to bardziej wnioski z pandemicznych 4 lat. Niestety dzisiaj pan profesor Przybyłowski prosił o przesunięcie jego prezentacji za tydzień, więc o duszności będzie za tydzień. Bardzo przepraszam i on też był, ale nie, po prostu nie wyrobił się na zakrętach i nie zdążył przygotować tej prezentacji, a chcę, żeby ona była bardzo dobrze przygotowana, więc prosił o przełożenie za tydzień, więc spotkamy się z profesorem za tydzień. W to miejsce będziemy mówili o monitorowaniu zakażeń z dr Sulikowską, Agnieszką oraz mamy jeszcze prezentację, nie wiem czy jedną czy dwie, to będzie pewnie niespodzianka, Mai o zmianie podejścia z, jeśli chodzi o biosafety wirusa SARS-CoV-2 oraz nie wiem czy jeszcze coś przygotowała, pewnie tak. No dobrze, to teraz tak, proszę Państwa, jeśli chodzi jeszcze o pytania, to wrócimy na chwilkę, bo widzę, że tych pytań się zrobiło więcej. Mój pacjent z POZ 80+, o którego pytałem na forum, z 9-miesięczną historią zapalenia Clostridioides, skierowany przeze mnie do leczenia w ramach hospitalizacji, odesłany 3-krotnie z różnych chorób, oddziałów chorób wewnętrznych, przyjęty na oddział chorób zakaźnych, który też odmawiał dopiero po akcie rozpaczy córki wobec lekarza dyżurnego, odmówiono przeszczepu mikrobioty wypisane do domu. Proszę pani doktor się skontaktować z nami, naprawdę. Nawet byliśmy ostatnio na Śląsku i sami robiliśmy przeszczep u pacjentki, która w oddziale, który po raz pierwszy to chciał zrobić. Więc proszę bardzo o kontakt pani doktor na czacie, zostawiam mój mail. Proszę o informację, nie ma żadnej granicy wieku, proszę Państwa, do przeszczepu, żadnej, więc ten człowiek po prostu umrze, jeśli mu się pewnie nie zrobi przeszczepu, bo ma już pewnie kolejny nawrót i po odstawieniu wankomycyny pewnie on i tak do kolejnego szpitala wróci. Dalej piszemy, proszę Państwa, pytania i bardzo się cieszę, bo pytań nigdy za wiele. Ciężarna 32 tygodnie na ostatniej wizycie ginekologicznej otrzymała zalecenie szczepienia przeciwko krztuśca. Pyta o zdanie. Tak, oczywiście, proszę Państwa, szczepimy przeciw krztuścowi. Obecnie mamy jasne wytyczne, żeby szczepić w ciąży. W ciąży szczepimy przeciwko 4 chorobom, można powiedzieć rutynowo. Szczepimy przeciw grypie, ze względu na trymestr, przeciw COVID również, przeciwko krztuścowi i RSV w między 24 a 36 tygodniem ciąży. I to jest absolutnie dzisiaj standard, który powinniśmy wszystkim paniom w ciąży rekomendować. Także proszę to sobie zeskanować, zapamiętać, nie wiem, przekazywać. Pacjentki obawiają się tego szczepienia, bo ginekolodzy nie do końca są w stanie odpowiedzieć na pytania różne, prawda, bo przecież to nie jest ich domena, dlatego najlepiej skierować taką pacjentkę po prostu do punktu szczepień i tam się dowie, dlaczego szczepimy przeciwko krztuścowi, że szczepionka jest nieżywa, że to jest szczepionka ze zmniejszoną zawartością antygenów, prawda, bo to jest szczepionka albo Boostrix, albo Adacel, tak, i to są szczepionki bezkomórkowy krztusiec, mała dawka błonicy i duża dawka tężca, czyli to jest szczepionka tak zwana DTAP, tak, DTPA, o, tak to powinienem napisać, i ta szczepionka jest zalecana na całym świecie jako szczepionka, która chroni zarówno kobietę przed krztuścem, jak i przed przeciwciała, które przechodzą przez łożysko, chronią noworodka i niemowlę aż nawet do 6 miesięcy. I ta sama sytuacja dotyczy RSV. O, przepraszam, tutaj pomyliłem literkę. RSV, wirus RSV. No tak, tu niestety pan Artur donosi, że w powiecie łobeskim zachodniopomorskie już przestali szczepić, nadal nie ma ani jednego punktu szczepień. To smutne.
że nie ma, no ale też może nie ma zainteresowania, prawda? Więc też pytanie, czy punkty szczepień miałyby tutaj no, trzymać szczepionkę, która się przeterminowuje, to chyba też byłoby niedobrze. Więc jeżeli nie ma zainteresowania, ludzie nie pytają, to może te punkty szczepień rzeczywiście się likwiduje, ale też i są na pewno pacjenci, którzy pytają, do nas trafiają wciąż pacjenci, którzy pytają, gdzie się zaszczepić, dlaczego nie ma szczepionki i tak dalej, i tak dalej. Kilkumiesięczne dziecko ma problem z biodrami, ma aparat, tak? Czyli na, ma powiedzmy, że podejrzenie dysplazji, matka przyniosła zaświadczenie od specjalisty, że nie można szczepić w nóżki. To interesujące, proszę Państwa. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Wydaje mi się, że jeśli te, jeżeli jest aparat, po pierwsze aparat się zdejmuje. Po drugie, myślę, że tutaj jest sytuacja jakaś, no chyba, że ten aparat uciska w tych miejscach, gdzie my normalnie szczepimy, czyli jak ten aparat jest na jednej trzeciej górnej uda zamontowany, to nie bardzo jest gdzie tam się dostać do mięśnia, więc być może trzeba sobie to obejrzeć. Jeżeli tak jest, to oczywiście możemy szczepić również w ramię, mięsień naramienny jest po prostu mniejszy u niemowląt, więc no, to nie jest kwestia, że nie można zaszczepić, tylko trzeba wtedy rozłożyć te szczepienia raczej na dwie wizyty, bo nie podacie Państwo klasycznie czterech dawek tylko w dwie ręce, bo tam już nie ma za bardzo gdzie w ramię u niemowlaka dwóch szczepionek dać, więc będzie trzeba rozdzielić te szczepienia na dwie wizyty. Proszę Państwa, tu mamy 11 marca zaszczepiłam się Nowawaksem na warszawskim Ursynowie i super, bardzo się cieszymy, że są szczepionki na warszawskim Ursynowie. Mam nadzieję, że są, tak, że to nie był jakiś jednorazowy wybryk, tylko że te szczepionki cały czas tam są, bo rozumiem, że to jest apteka, tak? Mam nadzieję, że to jest apteka. Znaczy nie to, że mam nadzieję, ale tak się domyślam. A ja dzisiaj mam prezentację oraz wytyczne WHO. O nie, to przepraszam, tutaj do mnie Maja pisze. Chciałbym zapytać, czy można zaszczepić 30-latka po porażeniu mózgowym, który był odroczony od szczepienia przeciwko krztuścowi. Tak, proszę Państwa, bo porażenie mózgowe uważamy za chorobę w pewnym sensie zakończoną. To znaczy doszło do uszkodzenia mózgu w wyniku, nie wiem, urazu, niedokrwienia, wylewu. I ta tkanka mózgowa, która obumarła, już jest jakby obumarta i w związku z tym nie ma tutaj ryzyka, że szczepienie pogorszy sytuację. Także jedynym, no ale to już jest 30-latek, więc tutaj oczywiście szczepionka bezkomórkowa krztuścowa, prawda? To tak ma być, czyli ten nasz pacjent i tak tutaj dostanie szczepionkę bezkomórkową, bo szczepionka DTPA, którą przed chwilą powiedziałem, czyli Boostrix albo Adacel, to są szczepionki już zawierające bezkomórkowy składnik przeciwko krztuścowi. Witaj, Agnieszko. W jakim momencie się włączyłam, a tu o jakimś obumarciu mówicie. Mówimy o mózgowym porażeniu dziecięcym, czyli o sytuacji, gdy jakiś fragment mózgu został uszkodzony, ale to nie jest przeciwwskazanie do szczepienia. Jasne. No dobrze, to jedźmy dalej, jeżeli, jeżeli jeszcze coś mamy. Nie, chyba nie ma pytań, więc możemy... O, jeszcze mamy tutaj. Trzymiesięczna kuracja Heviranem opanowała nawroty neuralgii półpaścowej. Kiedy można przyjąć Shingrix? Proszę Państwa, mówiliśmy o tym już kiedyś, ale de facto nie ma jednoznacznego terminu podanego, kiedy można już zaszczepić po przebytym półpaścu. Natomiast no, generalnie zasada ogólna jest, że minimum 3 miesiące, czyli po półpaścu odczekujemy 3 miesiące, żeby zaszczepić. No chyba, że tutaj była jakaś taka bardzo duża nawrotowość. Wtedy by trzeba było indywidualnie takiego pacjenta skonsultować. Czyli 3 miesiące to jest ten, 3 do 6 miesięcy, tak to dokładnie jest definiowane w różnych źródłach, ale przy, znaczy HPL Shingrixu nie zawiera jednoznacznie takich przeciwwskazań, że przebyty półpasiec
jest przeciwwskazaniem do szczepienia nawet w krótszym terminie. Także tu będzie to zależało przede wszystkim od przebiegu choroby, ale pamiętajmy, że jednak po półpaścu następuje aktywacja przeciwciał, więc dobrze jest, żeby trochę chociaż ten okres od zachorowania do szczepienia odroczyć. Jak to jest, jeśli chodzi o przeciwwskazania do szczepienia przeciwko półpaścowi? Przeciwwskazania są tylko i wyłącznie w postaci nadwrażliwości na składnik tego preparatu. Także nie ma tutaj żadnego przeciwwskazania. Tak? Przeglądam się jeszcze. W ostrzeżeniach, czy coś tu jeszcze? Nie. Nie ma tu. Cytuję. Dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania szczepionki Shingrix u osób z wcześniej przebytym półpaścem. Dlatego też pracownicy ochrony zdrowia muszą indywidualnie ocenić korzyści i ryzyko związane ze szczepieniem u tej osoby. Także nie ma w tym HPL-u żadnych ograniczeń czy zablokowanej możliwości szczepienia. Jeżeli nawroty były częste raz w miesiącu, no to ja bym chyba taką osobę jednak zakwalifikował do szczepienia wcześniej, żeby uniknąć kolejnego nawrotu, czyli no powiedzmy po 4 tygodniach już bym się zdecydował. Jaka jest wiarygodność dokładnych testów wykonanych w POZ? Dokładność testów, szybkie testy z wymazów z nosa na COVID, grypę, RSV. Proszę Państwa, no jeżeli używamy testów combo, czyli tych testów, które kupujemy, czy to w hurtowniach, czy macie Państwo je, nie wiem, jeszcze, chociaż pewnie w agencji to ich nie ma, no to ona jest taka, jaką macie opisaną w ulotach, prawda? No to trudno mi jest tutaj odpowiedzieć na to pytanie tak ogólnie, ale generalnie to jest wysoka. Powyżej 95% są te parametry swoistości i czułości testów. No pytanie oczywiście, kto jakie testy kupuje, no tego nie jestem w stanie tutaj bez nazwy testu określić. Czy szczepionka Cervarix i Gardasil ma upływalną skuteczność zapobieganie rakowi szyjki macicy? Proszę Państwa, to jest bardzo dobre pytanie. Miałem to samo pytanie dzisiaj właśnie na spotkaniu z inspekcją sanitarną, bo rodzice właśnie też o to pytają. I proszę Państwa, mamy tutaj dwa podejścia. Podejście ze strony zdrowia publicznego i z punktu widzenia zdrowia publicznego, jeżeli mówimy o eradykacji raka szyjki macicy, to dwa najważniejsze serotypy, 16 i 18, są w obu tych szczepionkach. Dlatego WHO uznało, i taki jest position paper WHO, że którąkolwiek byśmy szczepionką nie szczepili, to będzie to zmierzało do eradykacji raka szyjki macicy. Czyli obie szczepionki są równoimienne w tym zakresie. Natomiast jeżeli rozważamy dodatkową ochronę, czyli jeżeli interesuje nas jeszcze indywidualna ochrona przeciwko nowotworom głowy, szyi, odbytu oraz kłychciny kończyste, to oczywiście w zapobieganiu tym chorobom już mamy przewagę szczepionki dziewięciowalentnej, dlatego że tych serotypów nie ma w dwuwalentnej, czyli Cervarix będzie miał słabszą efektywność. Także możemy jeszcze kiedyś wrócić do tego tematu, bo pojawiło się znowu też no, pewna nerwowość, ponieważ WHO wyraźnie już promuje, powiedzmy, schematy skrócone, czyli jedno- lub dwudawkowy schemat. Jednodawkowy u młodszych, dwudawkowy u starszych. I to też obudziło pewne myślenie, że na przykład można dać, nie wiem, takie było dzisiaj pytanie, jeden raz Cervarix i jeden raz Gardasil. Jest taniej, no bo
Gardasil. Mówimy oczywiście o dzieciach, które nie mają tego za darmo w programie rządowym, tak? Czyli nie są to dzieci 12-13-letnie, a więc dostajemy powiedzmy 15-latka dostaje jeden Cervarix i potem za 6 miesięcy jeden Gardasil i mamy zrealizowane szczepienia prawda, dwudawkowym schematem, ale każda jest, znaczy i o połowę taniej, no tak bym to powiedział, tak? Czyli szczepionka jedna jest za darmo, a druga jest odpłatna. Więc, ale z punktu widzenia indywidualnego, czyli ochrony poszczególnych dzieci przed chorobami, to oczywiście Gardasil będzie miał przewagę nad Cervarixem ze względu na zawartość dodatkowych serotypów, które dają dodatkową ochronę przeciwko innym postaciom również no, tych przewlekłych zakażeń HPV kończących się jakimiś, prawda, tym ryzykiem nowotworzenia czy kłychciny kończyste. Więc odpowiadając na to pytanie jeszcze raz, z punktu widzenia zdrowia publicznego, jeśli walczymy z rakiem szyjki macicy, obie szczepionki są w tym zakresie skuteczne. Należy tutaj jakby, no stąd jest tak, że w programie są obie. Natomiast ten indywidualny cel oczywiście można rozszerzyć na jeszcze dodatkowe serotypy i wtedy wybrać Gardasil. I tu nie ma znaczenia płeć, dlatego to kompletnie nie jest ważne, czy to jest dziewczynka, czy chłopiec. W tej chwili we wszystkich zaleceniach zrównano chłopców i dziewczynki, bo co prawda chłopcy no generalnie nie mają szyjki macicy, ale mają inne narządy, które są zagrożone nowotworem w przypadku przewlekłego zakażenia HPV. Pacjentka zaszczepiona Cervarixem w 2010 roku trzy dawki. Czy teraz można podać jedną czy trzy Gardasilu? W zależności od tego, ile ma lat. Proszę panią Katarzynę o doprecyzowanie. Ile ma ta pacjentka lat obecnie? Dzień dobry. Od ponad roku choruję na long COVID. Przewlekłe zmęczenie, parestezję w badaniach bez odchyleń. Chciałam się zaszczepić na zapalenie kleszczowe mózgu, czy to dobry okres? Pani Justyno, zapraszam na indywidualną konsultację. Nie mogę tak odpowiedzieć w ciemno. Musimy poznać pani chorobę i dopiero się zorientujemy. Jeśli tam jest jakaś autoimmunologia aktywna, może trzeba najpierw włączyć leczenie, a potem dopiero zaszczepić dowolną szczepionką, bo tu nie chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu. Każde szczepienie przy aktywnej chorobie takiej bujającej autoimmunologicznej, no jednak może być zaostrzające, więc trzeba najpierw poznać problem, a potem podejmiemy decyzję. Także proszę korzystać z maila, który jest tam na czacie, w razie czego jeszcze raz go wpiszę. Proszę o przesłanie już szczegółowych danych. No dobrze, proszę Państwa. Pacjentka od tego ma 26 lat. No tak, to tu będziemy mieli pewien problem, bo według standardu powinna dostać WHO-owskiego, tego najnowszego, dwie dawki, przynajmniej dwie dawki, prawda, tego HPV. Ja zaraz to Państwu pokażę. Już nie chcę tego przegrywać, żeby nie było straty czasu. Już Państwu pokazuję, udostępnię ekran i będzie to zaraz widać. Proszę bardzo, to są aktualne wytyczne WHO tych dawek właśnie, które mają już zredukowaną liczbę w schemacie dawek. Proszę zobaczyć, to jest stanowisko WHO 22 grudnia zaprezentowane 20 grudnia 2022 roku i proszę zobaczyć, co tu jest napisane. WHO zaleca obecnie schemat jedno- lub dwudawkowy dla dziewcząt w wieku lat 9-14. Też nie rozumiem, dlaczego tu dziewczyny, bo te badania, które oni cytują, są dla obu płci, ale dobra. Generalnie pamiętamy, że wszystkim no, chodzi o eradykację przede wszystkim raka szyjki macicy, więc no, będzie to adresowane dla kobiet, ale te same
te same elementy dotyczą chłopców. Proszę zobaczyć. Czyli tak, WHO zaleca obecnie schemat jedno lub dwudawkowy 9-14, jedno lub dwudawkowy 15-20 i dwudawkowy dla kobiet powyżej 21 lat. Czyli ta pacjentka, o której pani pisze, 26 lat, według najnowszych wytycznych WHO może dostać dwie dawki Gardasilu w odstępie 6 miesięcy. Tak? Nie musi dostawać pełnego schematu. No dobrze, to tyle, proszę państwa, jeśli chodzi chyba o pytania, bo nowych na razie nie widzę. I bardzo się cieszę, że państwo macie tyle pytań, bo to jest super, bo wciąż mimo, że 4 lata się spotykamy, są kwestie do wyjaśnienia. Też miałem dzisiaj bardzo interesujące pytanie dotyczące właśnie też Gardasilu i Cervarixu, ale to już właściwie odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie właśnie, czy można zacząć serię Cervarixem, a skończyć Gardasilem. Tak, jest taka możliwość, jest potwierdzona wymienność tych szczepionek w rozumieniu, że oczywiście no, nie będzie tych pełnych dwóch czy trzech dawek wtedy, bo przeciwko pozostałym tym serotypom oprócz 16 i 18, więc o tym trzeba pamiętać. Czy 40-letnią osobę możemy zaszczepić przeciwko HPV? Tak, proszę państwa, w tej chwili zniesiono właściwie barierę wieku. Jeżeli państwo spojrzycie na HPL Gardasil 9, to tam zniknął wiek, jest tylko taka uwaga, że nie badano szczepień w grupach starszych niż 27 lat, co nie znaczy, że nie można tych osób szczepić. Tam jest tylko napisane, nie badano elementów związanych z bezpieczeństwem, tak? Więc to nie znaczy, że nie można tych osób starszych szczepić. Mamy już ogromną bazę danych dotyczącą szczepień u osób starszych, więc tutaj, no tak jak mówię, nie ma, w tym najnowszym już HPL-u właściwie się nie podaje żadnej granicy wiekowej. Zaraz to jeszcze tutaj też państwu pokażę. Tak, to ten zapis o 27 latach już zniknął z obecnego HPL-u i w tej chwili właściwie nie ma żadnych informacji o wieku, o tym, że wiek wpływa w jakikolwiek sposób na zmianę zaleceń. Także ten wiek przestał mieć w tej chwili istotne znaczenie i również status zakażenia, bo też o tym się mówi, prawda, i mówiliśmy o tym wcześniej, że nawet jeśli kobieta jest zarażona, czy mężczyzna, chociaż w większości nie da się wykryć tego u mężczyzn, tylko w większości kobiety mają diagnostykę, no to nie stanowi to przeciwwskazania do szczepienia. O, dokładnie tak to jest w tej chwili sformułowane, ten zapis o 27 latach wyleciał, ale jest w zamian za to taki fragment, zaraz to państwu udostępnię, o proszę bardzo, i tu jest napisane tak, o wskazania do szczepienia oparte na skuteczności szczepionki Gardasil wykazanej u dorosłych kobiet w wieku 16-26 lat oraz immunogenności u dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat. Nie ocenia skuteczności ochronnej u mężczyzn i to jest ten najnowszy HPL, którym dysponujemy. Czyli wiek zniknął jako ograniczenie. Oczywiście nie zaleca się poniżej 9 roku życia ze względu na brak nadane immunogenności i skuteczności. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o zapisy HPL-u. Drodzy Państwo, no
Okej, okay, tu jeszcze mamy uzupełnienie HPL-u. O, proszę bardzo. Nie przeprowadzono badań z udziałem kobiet w wieku powyżej 26 lat. W przypadku kobiet 27-45 skuteczności szczepionki oczekuje się wobec 4 początkowych HPV typów, oczekuje się na podstawie wysokiej skuteczności porównywalnej immunogenności w grupie młodszej. Także, no tak, ale nie mamy, tak jak powiedziałem, bariery wieku, jeżeli chodzi o szczepienie wynikającej z no na przykład przeciwwskazań związanych, prawda, z bezpieczeństwem. Tu raczej nie ma takiego problemu. Teraz tak, pandemia mija kolejkowi skutecznie zasugerowała, że ogólnie powinniśmy unikać niepotrzebnego wystawiania się na antygen, bardzo mądrze, żeby układ odpornościowy się nie wyczerpywał. No to już może nie jest aż takie oczywiste, że on się wyczerpuje, bo on się raczej nie wyczerpuje. Skoro Gardasil jest skuteczny po 1 czy 2 dawkach, to chyba tylko się cieszyć, że tego się dowiedzieliśmy. No tak, bardzo miło, chociaż nie ma znowu w tym zakresie ścisłych wytycznych i HPL-e mówią co innego, w związku z tym wielu lekarzy obawia się stosować wytyczne WHO i dalej szczepi klasycznie, no już nie mówiąc o tym, że mamy na tym też oparte wszystkie schematy szczepień, które są w tej chwili propagowane w kraju, prawda? Czyli nie mówi się o tej zredukowanej liczbie szczepień, a ja ostatnio miałem właśnie taką pacjentkę, która po rozmowie, po przedstawieniu wszystkiego jednak podjęła razem ze mną decyzję, że szczepimy 2 dawkami. No i jest pewna konsternacja, bo potem przychodzi taka osoba do punktu szczepień z książeczką, a tam doktor mówi zaraz, a tu 3 brakuje, no i się robi zamieszanie, rodzice się denerwują, tracą trochę zaufanie do nas, no bo myślą sobie zaraz, no to który z doktorów ma rację? Nie mówię, że ja mam zawsze rację, ale widzieli Państwo sami na własne oczy, rekomendacje WHO są bardzo silnym, moim zdaniem, argumentem do tego, żeby stosować, a ponieważ zawsze należy uważać, że jeżeli można mniejszą liczbą dawek osiągnąć to samo, co większą, no to dla mnie to jest oczywiste. Dlatego warto stosować schematy zredukowane. No dobrze, drodzy Państwo, zaczynamy prezentację. Agnieszko, jeżeli chcesz się włączyć, to w każdej chwili powiedz, kiedy Tobie będzie najwygodniej, bo Ty jak zwykle w piątki zdaje się na dyżurze. A Maja... Ja mam takie pytanie, czy Ty włączyłeś maszynę nagrywającą? Tak, jest włączona, pali się na czerwono. To widać, okay. Już jest nagrywanie 27 minut. No dobrze, proszę Państwa, to w takim razie przystępujemy do podsumowania, które jest moim autorskim, że tak powiem, pomysłem. Oczywiście zanim zacznę, to jeszcze tylko 2 słowa o planach SHL-u. Pamiętajcie Państwo, bardzo zachęcamy do udziału w naszych konferencjach. Najbliższa konferencja zakażenia odcewnikowe ma już swój program i już jest otwarta rejestracja, więc bardzo Państwa zapraszam do już wchodzenia na naszą stronę shl.org.pl i do zapisywania się na tę konferencję, bo tam już akurat trochę miejsca będą ograniczone, bo staramy się tę konferencję zrobić już na pewno w postaci stacjonarnej. To wynika z tego, że będą warsztaty. No trudno jest uczyć się wkłuć, czy ćwiczyć pobieranie posiewu krwi no online. Tego się nie da zrobić. Dlatego też zapraszamy Państwa do udziału stacjonarnego. Ramowy program Państwo widzą. Konferencja w Warszawie. Zaczynamy od wkłuć obwodowych i będziemy mówili o tych wkłuciach obwodowych od A do Z przez całe przedpołudnie. I potem po południu sesja o cewnikach pośrednich. Dużo w tej chwili szpitali decyduje się na ten osprzęt. Tu jeszcze też będzie USG przy zakładaniu dostępów naczyniowych i potem warsztaty, a następnie w piątek będzie o farmakoterapii, więc zapraszamy wszystkich, ale tu w szczególności myślimy o też farmaceutach z nami współpracujących,
żeby dobrze sobie o tej kwestii przygotowywania leków, będziemy mówili o tych, w jakich warunkach przygotowywać leki na oddziale, jak to zrealizować, żeby leki mogły być na przykład cofane do apteki, alternatywne drogi podawania, będzie tutaj droga podskórna i doszpikowa. I o zakażeniach odsewnikowych tutaj od posiewu, czyli będziemy sobie przypominali, jak powinna wyglądać technika prawidłowego pobrania krwi na posiew, włącznie z materiałami filmowymi i wreszcie profilaktyka zakażeń odsewnikowych. Tu będziemy mówili sobie o wszystkim i o korkach antybiotykowych, o korkach chemicznych do cewników, o używaniu cewników i profilaktyce związanej, a potem będzie znowu sesja warsztatowa. Także dwa dni na temat nie tylko zakażeń, ale w ogóle samej techniki używania dostępów naczyniowych, ale tym razem nie centralnych, a obwodowych i pośrednich. Konferencja jest odpłatna, więc proszę na to też, no, nie damy rady zorganizować takiej konferencji bezkosztowo, więc zapraszamy też i sponsorów. Im będzie więcej sponsorów, tym ta konferencja też będzie w gruncie rzeczy potem tańsza. No i tyle, jeżeli chodzi o promowanie, że tak mówię, autopromocję. Powinienem nawet taki jakiś dżingiel zrobić, że to będzie teraz autopromocja. I mamy już też potwierdzenie z Olsztyna dzięki współpracy z wojewódzką stacją i z Urzędem Wojewódzkim. Już możemy 14 czerwca na konferencję One Health zaklepać, więc ten znak zapytania stąd zniknie. I Stare Jabłonki 30 września, 2 października. Także zapraszamy. Konferencja odsewnikowa będzie stacjonarna, nie online. Nie była forma online. Proszę Państwa, to, że Wy dostajecie zaproszenie przez Click Meeting, to proszę czytać, co tam jest napisane. Tam jest wyraźnie napisane, że konferencja nie jest online. Wszyscy Państwo otrzymacie zapewne z systemu prośbę o rejestrację już na stronie SHL. Państwo muszą czytać, co przychodzi z Click Meetingu. Tam jest zawsze napisane, czy konferencja online, czy konferencja. Być może zrobimy opcję online na wykłady, no bo oczywiście wykładów można posłuchać online, natomiast no, nie da się zrobić warsztatów online, prawda? To chyba Państwo doskonale czujecie. A zatem konferencja odsewnikowych zakażeń będzie zapewne, no ewentualnie, prawda, hybrydowa. Tak to możemy zrobić dla tych, którzy będą bardzo chcieli uczestniczyć w wykładach. Drodzy Państwo, teraz już przechodzimy do podsumowania 4 lat pandemii. Już tu widzę na czacie, że Państwo wpisujecie, że opcja online wykładowa byłaby super. Będziemy w takim razie, no tu będzie też kwestia sponsorów, czy damy radę zrobić to. Wątpię, że to będzie za darmo, więc jakąś opłatę za udział online też musimy niestety przewidzieć, choć będziemy starali się ją zminimalizować. No i zobaczmy teraz, proszę Państwa, początki pandemii. Wszyscy sobie przypominamy, 14 marca, czyli dosłownie 2 dni temu, pierwszy w Polsce chyba wszyscy pamiętamy, lockdown, tak? Czyli ogłoszenie epidemii, zagrożenia i stanu zagrożenia epidemicznego i pierwszy przypadek w marcu, 4. Jak Państwo pamiętacie, wszystko zaczęło się pewnie gdzieś tam koło września, może jeszcze wcześniej, 2019, na terenie Chin. Od tego czasu zachorowało prawie 800 milionów ludzi. Oczywiście mówimy o chorobach potwierdzonych, prawda, no, testami. I oficjalne 7 milionów zgonów znów potwierdzonych testami, tak? Czyli jest to sytuacja oficjalnych danych, ale wiemy oczywiście, że rzeczywiste dane są zupełnie inne. Szacuje się, że nie 7 milionów ludzi zmarło, tylko prawie 30 i że ten pierwszy rok to było, no, bez mała 3 miliony zgonów na całym świecie, a więc według tych oficjalnych danych
COVID był trzecią przyczyną zgonów, nawet wyprzedził inne choroby układu oddechowego, jeżeli byśmy wzięli te dane z szacunków na zgonach nadmiarowych, to może nawet byłby drugą przyczyną zgonów w tym 2020 roku. W Polsce sytuacja jest mniej więcej taka, szacunkowo oficjalne dane mówią o około 125 tysiącach zgonów, natomiast nadmiarowych zgonów łącznie mamy około 300 tysięcy i to jest pewnie ta prawdziwa skala zjawiska. Być może nawet więcej, bo my nie doszacowujemy tych osób, które zmarły przecież z powikłań już późniejszych i nie w trakcie fal tych głównych. Zgony nadmiarowe dotyczyły przede wszystkim osób 65+, czy 45+, ale pojawiały się również wśród młodszych populacji, choć było tych zgonów znacznie, znacznie mniej, jeżeli patrzymy na te kolejne lata. I zgony nadmiarowe niestety towarzyszyły w każdej fali. Widzą Państwo tutaj pierwsza fala, to jest wiosna 2020, potem druga fala, jesień, zima 2020, trzecia fala, jesień 2021, czwarta fala, końcówka roku 2023. To są te fale jakby ogólnoświatowe i jak widać tych zgonów nadmiarowych jest z fali na falę coraz mniej. Także to też trzeba bardzo mocno podkreślić, że zgony zarówno ze względu na szczepienia, jak i na mutacje wirusa malały z czasem. Ale trzeba to również bardzo mocno podkreślić, że jeśli chodzi o skutki pandemiczne, załamanie, ten kryzys średniego wieku i skrócenie średniego czasu życia jest drastyczny. U mężczyzn bardziej wyrażony niż u kobiet. I takiego załamania średniej życia nie widziano od 50 lat, a więc ten spadek średniej życia no jest niezmiernie silnie odczuwalny i widzą Państwo największy w krajach europejskich, tak, to są te dwie krzywe na samej górze, żółta i brązowa, czyli kraje z dużym dochodem i kraje europejskie. Jak spojrzymy na już konkretne mapy, to tam wszędzie, gdzie macie, no to akurat niestety dosyć ten obrazek jest ciemny, no ale co do zasady powinno być tak, że tam, gdzie jest czarne, to tam jest ten spadek średniego życia, znaczy średniego czasu życia największy, tak? Skrócenie nawet o więcej niż 5 lat i tu te kolorki niestety się mocno wyczerniły, w oryginale to trochę inaczej wyglądało. Może mi się uda to pokazać bardziej z rozróżnieniem tych kolorów. O właśnie, tutaj to mam, bo to przy zamianie nie wiem dlaczego w slajd się tak to zachowało. Zaraz spróbujemy udostępnić ekran, to Państwo zobaczą, jak to powinno wyglądać w kolorkach. O właśnie, tak to wygląda. Zupełnie inaczej, prawda? Kraje, które najwięcej straciły na średniej życia, to Rosja, część krajów afrykańskich, co może Państwa zdziwić,
bo przecież tam ta populacja jest relatywnie młodsza, prawda, niż w Europie. Europa Środkowa, tak, zobaczcie Państwo nasz ten region. O dziwo, Europa Zachodnia wygrzebała się z tego, chroniąc swoją populację. A co się stało w Norwegii? W Norwegii, proszę Państwa, wydłużyło się życie. Czas życia dzięki zastosowanym metodom walki z wirusem po prostu tam się ludzie przełączyli właściwie na pracę zdalną bardzo szybko i bardzo długo na tej pracy zdalnej byli. My mamy takie wrażenie, współpracując w ramach Epigardu, że oni do dzisiaj są jeszcze w większości na online. No ale oczywiście żartuję. To w każdym razie w tym kraju, o proszę, tak to wygląda Norwegia. I Islandia, dobrze widzę, tak? I Islandia i trochę kawałek Irlandii, tak jakby chyba, prawda, też wydłużył się. I Chiny? Chiny i Australia, tak? Mamy na niebiesko, prawda? Tak. Więc widzą Państwo, w ilu krajach ta interwencja przełożyła się nawet na odwrotny trend, czyli ludzie dzięki maskom, dzięki szczepieniom nawet żyli dłużej niż by to wynikało z wcześniejszych szacunków. No i tak to wygląda, jeśli chodzi już o konkretne regiony. I też proszę zobaczyć, że oczekiwana śmiertelność wśród dzieci też jest wyższa niż była oczekiwana i to jest też ten moment, gdzie mimo iż te zgony u dzieci poniżej 5 roku życia są rzadkie, to mimo wszystko były one częściej spotykane niż byśmy tego oczekiwali na podstawie wcześniejszych lat. Proszę Państwa, oj, coś tu nam wygasło, nie wiem czemu. Dobra. I proszę Państwa, kończymy jeszcze bardzo ciekawym materiałem, który opublikowano niedawno w Stanach Zjednoczonych. No może to brzmi tak, że pandemia nie jest sprawą polityczną, ale okazało się, że jest problemem polityków. Zobaczcie Państwo, na czerwono są zgony skumulowane w Stanach, które co najmniej 70% popierały Donalda Trumpa przy poprzednich wyborach. No i a na dole są te Stany, które w najmniejszym stopniu popierały Donalda Trumpa. Więc co my mamy z tym, jak my mamy na to zareagować? No oczywiście to jest tylko pewien symbol, prawda? Bo ktoś, kto głosował na republikanów, po prostu to jest pewnego rodzaju też podejście i do szczepionek, i do maseczek, i do lockdownu. No więc właśnie, pandemia nie jest sprawą polityczną, ale to jest poważny problem dla polityków, prawda? Bo jak to obronić teraz? I zobaczcie Państwo, co ciekawe, przy początku, kiedy zaczęto szczepić, różnic nie było, prawda?
ten początek pandemii właściwie był zbliżony w tych Stanach, a dopiero największa różnica to jest właśnie okres szczepień przeciw COVID-19. Także no nie ma wątpliwości, że jest to efekt stosunku do szczepień, wiary w te doniesienia o szkodliwości szczepień, o ich braku, ich potrzeby. Pewnie można by spokojnie, proszę Państwa, zrobić podobną mapkę w Polsce, aż się boję, województw czy powiatów, które rozkładały się bardziej, prawda, na głosy za ugrupowaniami, że tak powiem, liberalno-lewicowymi i za, prawda, tymi ugrupowaniami, że tak powiem, prawicowo-konserwatywnymi. Także, ale znowu jeszcze raz mówię, to nie jest problem polityczny, to jest problem poglądów, które politycznych, które mieszają się z poglądami na życie, tak? Z poglądami na profilaktykę i na podatność na dezinformację. No ale też jest problemem takim, jednak politycy są osobami publicznymi, bardzo mocno medialnymi i mającymi wpływ na ludzi, więc jest to pewien problem polityczny, bo to, jakich polityków wybierzemy, to potem będzie się to przekładało na treści, które oni będą promować. Tak, ale dlatego mówię, pandemia to nie jest problem polityczny, tylko to jest problem polityków. To jest zupełnie, moim zdaniem, co innego znaczy. Pandemia to jest problem zdrowotny, medyczny, ale politycy sobie z nim tak lub inaczej radzą i ci, co sobie gorzej radzą, prawda, no to potem ich wyborcy na tym cierpią, prawda? To też jest tak, można to w skrócie powiedzieć. Znaczy tutaj trzeba podkreślić coś niesamowicie wartościowego z tego, co przedstawiasz, a przedstawiasz dzięki temu, że ktoś to analizuje, tak? Czyli zbiera te dane i analizuje. Gdyby nie zbierał i nie analizował, to nie byłoby możliwości dyskutowania na ten temat, prawda? Być może gdyby Polakom rzeczywiście przedstawić taką wiedzę przeanalizowaną na temat tego, jak wyglądał COVID w Polsce w przebiegu tych paru lat oraz jak te poglądy, które różni mniej czy bardziej topowi politycy oraz inne medialne osoby wkładały w swoje usta, przekazując te poglądy szerszej publiczności i gdyby im pokazać, że to miało ogromny wpływ na ich bezpieczeństwo, bo na przykład jeżeli zostali przekonani do tego, żeby się nie szczepić, to nierzadko tracili swoich bliskich, ale teraz dokładnie. Jeżeli się tylko rozmawia face to face z kimś, zwłaszcza z tym nieprzekonanych, to oni mówią, ale COVID to w ogóle był jakiś problem, także te dane, takie twarde dane wynikające z analiz, no są nieprawdopodobnie fajne. Szkoda, że właściwie tego typu jakichś programów edukacyjnych w telewizji nie ma, bo w sumie bardzo by się przydały. Tak. Tak, no tylko widzicie Państwo, no to jest tak, że jak zaczniemy takie dane pokazywać, to trudno jest uniknąć konotacji politycznych, prawda? I trudno się potem będzie jakby oderwać od tej polityki, a my mamy mówić o zdrowiu, więc wolę tak pokazać to tylko jako pewną zajawkę, a to, co tutaj Maja pisze, że preferencje polityczne są warunkowane poglądami na życie i jakby bardziej w tą stronę patrzeć, prawda? Że to, że ktoś głosował na powiedzmy prawicę, czy tam na Trumpa, to jest skutek, a nie przyczyna tego, że on się nie szczepi, tak? To jest, czyli rozumiecie Państwo, znaczy wybór polityczny jest wynikającym z poglądów na życie,
tak samo z tych poglądów na życie wynika niechęć do szczepień, prawda? Ja nie chcę się wierzyć, żeby ludzie tylko dlatego, że głosowali, powiedzmy, nie wiem, na Trumpa, to nie szczepili się, żeby jemu zrobić przyjemność. To raczej jest, myślę, połączony zestaw wierzeń, teorii spiskowych, o czym tutaj też Maja pisze, prawda? I takie osoby też częściej głosują na konserwatystów, po prostu. Ale pani Bożena się nie zgadza z tym poglądem, tylko nie wiem z którym, ale mam nadzieję, że na dyskusję na ten temat zapraszam Państwa do komentowania, znaczy mamy dużo tutaj, wypowiadamy różnych poglądów, więc trzeba w odpowiednim momencie ten komentarz przeczytać. Ja nie wiem, którego poglądu to dotyczy, ale myślę sobie, że są różne powody, dla których się nie szczepimy, i oczywiście nie można uogólniać, natomiast mówimy o pewnych trendach. I te trendy oczywiście zawsze mają jakieś też odchyłki. To proszę zobaczyć, że to jest tylko twarda statystyka, tak? Tam, gdzie była wyższe poparcie dla konserwatystów, tam jest wyższe, ale to jest tylko pewnego rodzaju relacja, prawda? Bo w tych samych Stanach byli przecież ludzie też, którzy głosowali inaczej, więc nie wiemy, czy to jest 100% śmiertelności, ale widać wyraźnie korelację i to, no, ona jest zależna od odsetka, prawda? Tu jest tendencja, której nie da się zaprzeczyć. Jeżeli ktoś oczywiście wierzy w statystykę i w prawa wielkich liczb. Państwa, więc jakie lekcje z tej epidemii myśmy wyciągnęli? Kolejna, którą chciałbym też pokazać, to jest praca, która dopiero co się ukazała. Wielka Brytania, Hiszpania i Estonia podsumowały elektroniczne rejestry zdrowia prawie 20 milionów osób i wszystkie te wyniki pokazały, że zarówno w pierwszym miesiącu, jak i w późniejszych okresach szczepienia zapobiegały problemom związanym z zakrzepicami na różnym poziomie, czy to zakrzepicą żył, czy zatorowością płucną, czy zawałem, czy udarem mózgu niedokrwiennym oczywiście. A więc zarówno w krótkim, jak i w długim okresie większość tych objawów były one redukowane przez szczepienie. Duże bardzo badanie, tak, w odróżnieniu od tych takich badań, które były robione na setkach czy na tysiącach osób, tu mamy rejestry milionów osób, trzech różnych krajów i to daje nam no, bardzo silny argument do tego, aby w ten sposób również interpretować kwestię efektywności szczepień, prawda? A jeżeli jeszcze do tego dołożymy profilaktykę, że tak powiem, życia, czyli znowu to są dane amerykańskie, zobaczcie Państwo, osoby nieszczepione, jeden zgon na 200 tysięcy, osoby zaszczepione 0,1, tak, czyli jeden, no pięciokrotnie rzadziej u osób powyżej 65 roku życia, i to już mówimy o tych najnowszych, tak, to są dane z października do listopada 2023, 12,2 na 6,9, takie są różnice dla, akurat tutaj to są dane dla stanu Waszyngton, także w dalszym ciągu skuteczność szczepień, w sensie boostera, tak, jest w dalszym ciągu ochronna i o tym też mówiliśmy na ten temat wcześniej. No i proszę Państwa, to co również przypominamy, szczepienia chronią przed long COVID. Nawet szacuje się, że około 50% redukcji, co najmniej 50% redukcji jest dzięki szczepieniom long COVID-u, a więc to jest ta kolejna lekcja,
nie tylko chronimy przed ostrą chorobą, czy też jej powikłaniami, ale również przed tymi odległymi powikłaniami. Proszę Państwa, druga lekcja. Reakcje zapalne są równie groźne niż sam wirus. Mechanizmy zniszczenia tkanek. Myślę, że dla wielu osób pandemia to odkrycie mechanizmu pump i dump. Może odkrycie to za mocne słowo, ale przypomnienie bardzo takie bolesne, że mamy te dwa szlaki. Jeden szlak dotyczący pathogen associated molecular pathway, prawda? I drugi szlak to damage associated molecular pathway, czyli uszkodzenie tkanki generuje cytokiny, a cytokiny robią swoje, tak? Czyli przesterowują naszą odpowiedź zapalną, przesterowują autoimmunologię, uszkadzają poszczególne narządy, zwiększają ryzyko wykrzepiania, zaburzenia metaboliczne i wszelkiego maści zaburzenia, o których już mówiliśmy wielokrotnie. Ten slajd pokazywać będę, myślę, do końca naszych webinariów albo i dłużej, bo te objawy long covidowe, post covidowe ciągle trzeba przypominać, bowiem dużo tych pacjentów, dużo osób jest niezdiagnozowanych, podważa się ich objawy, sugerując, że coś takiego jak post-COVID syndrom nie istnieje. Istnieje i wiemy, na czym to polega. Mamy zapalenie śródbłonka naczyń, mamy zwiększone wykrzepianie w mikrokrążeniu i mamy często autoagresję. Tego naprawdę nie widać w badaniach grubych typu rezonans, tomografia i tym podobne. To tak naprawdę dopiero wychodzi w badaniach często molekularnych, ale również i pośmiertnych. Nauczyliśmy się, że COVID to burza cytokinowa, którą trzeba powstrzymać na samym początku. Interleukina 6 przez też wielu osób, myślę, odkryta, czy też no, jej skuteczne blokowanie odkryte dla potrzeb pandemii. Mamy też, tak jak tutaj doktor Piotr podpowiada, dysautonomię, często o charakterze też autoimmunologii. Nowoczesne metody leczenia antycytokinowego to jest dzisiaj największa potrzeba. Mówiłem Państwu już o tym poprzednim razem. Szukamy leków doustnych, antycytokinowych. W tej chwili właściwie poza metotreksatem niewiele możemy zaproponować. No oczywiście sterydami, ale to mechanizm działania tych leków jest na tyle niedoskonałe, że one nie blokują. Chcielibyśmy mieć, nie wiem, wybiórcze anty-TNF alfa doustne czy antyinterleukina 6, to byłoby bardziej dla nas przydatne w leczeniu zespołów po-covidowych. Tryb życia człowieka jest prozapalny, tego też się nauczyliśmy, bo COVID przede wszystkim atakował właśnie najciężej osoby w starszym wieku z otyłością, odżywiające się dietą wysoko tą prozapalną, również mające przewlekłe stany zapalne z powodu, nie wiem, palenia, smogu, chorób autoimmunologicznych, również osoby, u których obniżały się już z wiekiem hormony płciowe, no i oczywiście osoby w stresie i z niedoborami snu. To są te grupy najbardziej podatne na powikłania pokowidowe. Ludzkość jako gatunek zdecydowanie, tak Agnieszko? Tak, ja tutaj chciałam się na chwilę wtrącić, bo przyszła mi do głowy taka myśl, że na temat pandemii, że było też to ogromnym wyzwaniem edukacyjnym dla nas pracowników ochrony zdrowia. Teraz akurat przypomniałam sobie naszego kolegę Grześka Mazurczyka, który zmarł, no też między innymi
Pewnie dlatego, że nie umieliśmy jeszcze leczyć takich pacjentów na respiratorach. Pamiętasz, to były takie tak. Właściwie każdy, kto trafił na respirator, to już właściwie, ja pamiętam tutaj w oddziale takiego pacjenta, który miał taką duszność i został zakwalifikowany do respiratoroterapii i ponieważ no było wiadomo, że większość z tych ludzi nie przeżywa, on zadzwonił do żony i się z nią pożegnał i faktycznie zmarł na tym respiratorze. Ale te powikłania porespiratorowe związane z taką wentylacją, którą inaczej należało prowadzić, ale przecież nikt o tym nie wiedział, nie szkodziliśmy pacjentom specjalnie, tylko po prostu brakowało nam wiedzy. Więc w ogóle takie ogromne wyzwanie edukacyjne dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia i tak mi się między innymi pandemia będzie kojarzyła. Tak. No właśnie, to jest ten moment też, gdzie uczyliśmy się wszyscy razem i to także było to doświadczenie z okresu pandemicznego, że powietrze może być groźnym medium dla zakażeń, że musimy dbać o jakość powietrza, że można ograniczać krążenie wirusa stosując różnego rodzaju technologie, techniki, w tym również maski, że maski powinny zostać z nami i to najlepiej maski FP2 czy FP3 jako skuteczna ochrona na przyszłość, po prostu w momencie, kiedy mamy iść do pacjenta, który jest chory na infekcję, która może przenosić się drogą kropelkową czy powietrzną, powinniśmy po prostu w tym czasie... No tak, pamiętajmy o tym na przykład przy grypie. No w tej chwili mam pacjentkę z ciężką grypą typu A, nie mam pacjentów covidowych, ale właśnie z takim no ciężkim zapaleniem oskrzeli. Może ona nie ma zapalenia płuca, ale rzeczywiście z dużą dusznością i tej hospitalizacji wymaga. I to jest pacjentka, do której się powinno wchodzić, jeżeli wchodzimy do niej na dłuższy, znaczy w ogóle w masce to wiadomo, ale jeżeli wchodzimy do niej, żeby ją zbadać, żeby coś przy niej robić, czyli ten czas narażenia jest długi, to uważam, że jak najbardziej maska filtracyjna. Co zresztą było mówione w momencie, kiedy była fala grypy, fala grypy w 2015 to było? Kurczę. Mówisz o tym, o grypie świńskiej? 2008. Tak. 2008-2009, tak. Czas leci, 2009 rok chyba, czerwiec czy coś takiego. Boże, jak to coś nie leci. Ale i wtedy, no też przecież bardzo czytaliśmy literaturę, czytaliśmy to, co sugerowało CDC, jeśli chodzi o zabezpieczenia i wtedy też już bardzo mocno mówiono o tym, że jeżeli jesteśmy przy pacjencie, czyli są to kontakty takie właśnie w ramach ochrony zdrowia i dużego narażenia, też miała być maska filtracyjna. Jak ja sobie przypomnę te czasy właśnie, jak gdyby sprzed pandemii, nawet w stosunku do pacjentów z gruźlicą, gdzie też wiadomo, że powinniśmy nosić maski filtracyjne, jakie były czasem duże problemy, żeby te maski nam kupowano, podkreślano, że one są takie drogie, że to jak to z taką maską i tak dalej. W tej chwili no, możemy powiedzieć super jest, bo nikt nam już nie jak gdyby nie wylicza pieniędzy na to, żeby mieć ochronę przed narażeniem na zakażenia drogą kropelkową, a takie właśnie narażenia jak gruźlica czy grypa, no to też są narażenia, które na tyle są ważne, czy istotne, czy jednak mogące wpłynąć na stan zdrowia pracowników ochrony zdrowia, że należy po tą maskę sięgać. Oczywiście fajnie by było, gdyby przy okazji w ślad za naszą wiedzą i bojaźnią przed chorobami szły szczepienia, prawda? Od lat możemy się szczepić przeciwko grypie,
a wiadomo, że więcej niż tam parę procent w pandemii, może tam doszliśmy do kilkunastu procent, ale tak, to właściwie zawsze jest poniżej 10% wyszczepionych pracowników ochrony zdrowia, prawda? Chyba więcej no tak. Nie. Także pamiętajmy, że to, co akurat dobrego przyniosła pandemia, to to, że inaczej trochę wygląda nasz dostęp do masek filtracyjnych, które na pewno we wcześniejszych latach też były nam potrzebne, a często były niedostępne, czy znacznie mniej dostępne. Tak, no myślę, że w ogóle kiedyś się bardzo mało mówiło w maskach FP2 i FP3 tak. W szpitalach. Myśmy właściwie mieli tylko maski chirurgiczne. Gdzieś tam przy eboli była taki moment, prawda, tych masek tak. Wysoko filtrujących, ale tak naprawdę to myśmy nigdy nie zamawiali tych maseczek wysoko filtrujących jako ja sprzęt. Zawsze trochę miałam, bo mając internet, no to wiadomo, że kilka przypadków gruźlicy zawsze w roku jest. No tak. Faktycznie myśląc o grypie nie myśleliśmy o takich maskach aż do momentu AH1N1. Tak mi się wydaje. Dobrze tak, mówię? Tak, tak, tak. Bo wtedy właśnie bardzo podkreślano to, że w tych narażeniach ochronie zdrowia, takich narażeniach no, na ścisły kontakt z pacjentem, ta maska filtracyjna powinna być. No ale one były mocno reglamentowane, tak bym powiedziała. Dokładnie tak było. Dobrze, drodzy Państwo, idziemy dalej. Mówimy o kolejnych lekcjach z pandemii. Skutki będą wieloletnie. To już widzimy, że bardzo narosła nam lekooporność, zarówno w ramach pałeczek gram ujemnych, jak i niefermentujących, znaczy jelitowych, czyli SBL-e i CPE. Mocno też nam się rozprzestrzeniły pseudomonasy i acynetobaktery oporne na karbapenemy, jak również w RE. Pojawiły się też rekordowe liczby zakażeń Clostridioides difficile, a to, jak wiemy, no łatwo się nie tego problemu łatwo się nie eradykuje. Wzrost zachorowań również na choroby inne, tak? Już teraz to widzimy wyraźnie, począwszy od ospy, nie wiem, HIV, szkarlatyna, ciężka. Tak, ciężkie zakażenia gronkowcowe i paciorkowcowe, czy RSV. No i tu dyskusja trwa między naukowcami, czy to jest większa podatność w wyniku rozprzestrzenienia się, po prostu jakby wejścia w dziurę szczepu wysokotoksynotwórczego, jeżeli chodzi na przykład o piogenesa, czy też jednak osłabienie odporności po przechorowaniu COVID-19, co wydaje się być w tej chwili już udowodnione. Tak wyglądają dane na temat klebsieli inwazyjnej w Polsce, jak Państwo widzą, z 7% na 19% w ciągu raptem 2 lat. Także gigantyczny wzrost, oczywiście w trendzie, ale no właśnie, to jest ten ostatni okres. Miejmy nadzieję, że teraz ten trend przyhamuje. To jest trend Clostridioides. No i tak jak już mówiłem, wzrost zachorowań na inne zakażenia. Kolejna lekcja to badania, tak? To dane, to co Agnieszka mówiła, monitorowanie. Bez tego po prostu nie mielibyśmy szansy na realizację jakichkolwiek działań profilaktycznych. A więc testowanie, monitorowanie, dane prezentowane w czasie rzeczywistym, bo to absolutnie wpływa na zarówno nasze decyzje, ale jak i może być kluczowe, jeżeli chodzi o szczepionki. Ja przypomnę, że wirus to są kolejne mutacje, tak? Kolejny, czyli tak by ewolucja wirusa w ciągu ostatnich 4 lat. Widzą Państwo, ile mutacji przybywa w każdym zresztą z kawałków. To nie jest tylko mutowanie w białku S, to są inne mutacje również.
i bez tych danych, bez tych badań byśmy też nie byli w stanie formułować nowych szczepionek, ale też i nie można byłoby sterować chociażby lockdownami. Inna sprawa, że lockdowny były zbyt ogólne, tak można powiedzieć, tak, zbyt długie, często niepotrzebnie na cały kraj rozciągane, a także dosyć wolno te lockdowny były wycofywane. Wielokrotnie zresztą te reakcje były spóźnione, co okazuje się, że no, kosztowało bardzo wiele, bo nie dość, że lockdown był bez sensu, to jeszcze potem zwiększał dolegliwość w postaci ekonomicznych problemów, prawda? Znaczy, mnie się wydaje jeszcze, że takim dużym błędem, czy niedopatrzeniem, czy brakiem wiedzy o skutkach takiego postępowania był sposób wycofywania się z lockdownów, czy też różnych innych obostrzeń, bo nagle na przykład nie było kwarantanny. Nie było kwarantanny i wszyscy mówili, a to już nie ma kwarantanny, to zamiast nauczyć, znaczy przełożyć to na takie proste słowa, mówić, no okej, budżet państwa nie udźwignie już kwarantanny przez kolejne miesiące, no bo to jest ileś tam osób niepracujących, ale jeżeli jest taka sytuacja, że nie wiem, musisz pójść do pracy, pamiętaj, że jak jesteś osobą z bliskiego kontaktu, załóż maskę, tak? Albo jak się źle poczujesz, wróć do domu. Czyli wycofywanie tych obostrzeń dało taki sygnał moim zdaniem wielu ludziom, że a może to nie było takie do końca potrzebne, bo nagle z dnia na dzień zgasło i jakoś sobie radzimy, prawda? Nie było takiego przełożenia na prosty język, że no, pewne obostrzenia należy już zmienić, bo one są nawet zbyt kosztowne, żeby je utrzymywać. Natomiast należałoby nauczyć wtedy ludzi, jak sobie radzić, bo wiele osób jeszcze nadal dzwoniło do stacji powiatowej i pytało, ja jestem chora, mój mąż ma iść do pracy, to jak to ma być? Jeszcze wczoraj by nie poszedł, bo jeszcze były kwarantannie, dzisiaj już ma iść. To było kompletnie niezrozumiałe, że nagle ktoś coś, co do tej pory było bardzo ważne, jak gdyby bagatelizuje. Więc tutaj uważam, że to było takie niedobre, to znaczy mało edukacyjne, wręcz ja bym powiedziała takie bagatelizujące problem, a przecież mogliśmy się nauczyć bardzo dużo, tak? To znaczy my w ochronie zdrowia prawdopodobnie to wiemy, ale chodzi przecież o całe społeczeństwo, żeby człowiek, który ma objawy infekcji, jeśli z jakiegoś powodu musi pójść do pracy, no to po prostu automatycznie zakłada maskę, tak? Albo też chodzi w maseczce, jeżeli na przykład żona, mąż czy dzieci chorują, a ja idę do pracy, no bo nie mam objawów i nie ma podstaw do tego, żeby wypisać mi zwolnienie. Wydaje mi się, że to jest taka bardzo niepotrzebnie utracona wiedza, która mogłaby bardzo się przydać społecznie, no ale zostało to pogrzebane. Tak, to jest... No właśnie, ja nawet dzisiaj o tym mówiłem też na szkoleniu, że Polacy wykazali niezwykłą dojrzałość i tego 14 po ogłoszeniu lockdownu po prostu zostali w domach. Pamiętajcie Państwo, że byliśmy wtedy absolutnym krajem, który odniósł wielki sukces w walce z pandemią i to był sukces rzeczywisty, bo myśmy nie mieli wtedy zachorowań. Myśmy, proszę Państwa, w Polsce nie mieli... Tak, myśmy nie mieli tej fali. Myśmy dopiero oberwali, jak Państwo pamiętacie, jesienią 2020. Wtedy, kiedy już właśnie wszystko odwołano, kiedy zaczęto robić znowu, nie wiem, wesela, pamiętacie Państwo, bony turystyczne się pojawiły, ludzie zaczęli jeździć po całej Polsce, imprezować, no a wirus to wykorzystał, więc zaprzepaszczono, tak, to wszystko,
A jeszcze po drodze były oczywiście prawda, wybory, prawda, prezydenckie i ogłoszenie, że pokonaliśmy koronawirusa. Ja myślę, że to był jeden z no, mocniejszych argumentów, prawda? No, mocniejszych argumentów pro wyborczych, jeśli chodzi o rządzącą wówczas partię, no bo skoro wygrała z pandemią, no to, to jest to bardzo ważny argument popierający działania władz, prawda? Więc to było oszustwo, które spowodowało gigantyczne następstwo, bo myśmy najpierw uratowali 50 tysięcy ludzi, a potem żeśmy 70 uśmiercili. Więc i to na własne życzenie. Więc tak to można... Tak to można skwitować. Ale w tym pierwszym etapie pandemii Polacy zachowali się fantastycznie. Społeczeństwo wykazało niesamowitą dojrzałość. I drugi raz, kiedy Polacy wykazali wielką dojrzałość, to były szczepienia, bo przecież pamiętajmy, że Polacy zaszczepiliśmy się właściwie dwoma dawkami 60% w ciągu chyba 6 czy 7 miesięcy. Myśmy kończyli szczepienia, te 60% zaszczepionych ludzi mieliśmy chyba gdzieś tam koło września 2021, tak? Więc myśmy po prostu, oczywiście ktoś może powiedzieć, no dobra, 40% się nie zaszczepiło, ale mimo wszystko 60%, czyli 2/3. Ale już było całkiem mocno chronione tak. Przez tych, którzy się zaszczepili. No właśnie. Proszę Państwa, kolejna już chyba przedostatnia lekcja to potwierdzenie, że jesteśmy kompletnie albo bardzo słabo odporni na dezinformację, na ten denializm, który nas zalał, i ujawnił ewidentny brak skutecznych narzędzi walki z dezinformacją, która w sposób uporządkowany, można powiedzieć przemysłowy, zalała świat. No i do dzisiaj właściwie zalewa, tak? My nie mamy w tej chwili, moim zdaniem, skutecznych narzędzi walki. I tu nie chodzi nawet o jakieś fabryki troli i tak dalej. Wystarczy, że ktoś jest tak zwanym influencerem, ma, nie wiem, 300 milionów albo 100 milionów obserwujących i ten ktoś mówi głupoty, które trafiają potem do wielu, wielu, wielu mózgów i w tych mózgach kwitną dalej, tak? Więc my nie jesteśmy w tej chwili, moim zdaniem, ludzkość nie jest odporna na dezinformację, na infodemię i to jest równie niebezpieczne jak sam patogen. No i proszę Państwa, komunikacja, czyli ostatnia lekcja, która jest moim zdaniem też lekcją naszych, znaczy wyniesioną z naszych spotkań, że w sytuacjach trudnych, nadzwyczajnych, absolutnie decydujące znaczenie ma współpraca ludzi. Nawet jeżeli nic nie wiemy, to jak jesteśmy razem, to wiemy więcej, tak? Znaczy, jeżeli ktoś z jakichś strzępów informacji coś zaczyna, prawda, układamy z tych strzępów różne scenariusze i te kanały komunikacji no, są niesamowicie ważne i myślę, że to jest jeden z naszych tutaj wniosków lokalnych, tak, SHL-owych, że bez tej współpracy, komunikacji byłoby nam znacznie trudniej, wiele rzeczy byśmy, moim zdaniem, przynajmniej my tu jako grupa, ale też i ludzie, którzy od lat nas słuchają i już teraz może nie, a wtedy tak, też wynosili z tego bardzo konkretne wnioski i ten świat pandemiczny był chyba łatwiejszy dla nas. Mimo wszystko, jak się spotykaliśmy co tydzień. Czyli taka, podsumowując to już zupełnie osobiście, lekcja naczelna dla mnie przynajmniej to jest przede wszystkim ogromna pokora wobec biologii, wobec przyrody. I konieczność wyprzedzania zagrożeń, czyli szybkość podejmowania decyzji, jeśli one mają coś przynieść, to w tego rodzaju zagrożeniach, jakimi są epidemie, my musimy działać bardzo szybko. Polityka, jeśli angażuje się w medycynę,
absolutnie niszczy, grozi kalectwem i śmiercią, dlatego powiedziałem, zdrowie publiczne to nie jest problem polityczny, to jest problem medyczny, ale to jest problem dla polityków, bo oni sobie po prostu z tym problemem nie radzą i wtedy zaczynają się schody, wtedy się zaczyna podważanie autorytetów, wtedy zaczyna się szukanie tak zwanych autorytetów, pseudoautorytetów, które będą legitymizować głupoty robione przez polityków. To powtarza się to za każdym razem, prawda? I to nie jest pierwszy przypadek, gdzie w czasie pandemii tego rodzaju sytuacje się dzieją. No i kolejny wniosek o osianiu paniki, tak, o budzeniu demonów strachu, lęku, bo to prowadzi zawsze do nadmiernych reakcji, przesadnych, jakiegoś takiego przestawienia myślenia i systemu tylko w jedną stronę, prawda? I myśmy z całą pewnością w pandemii wpadli w tę pułapkę, gdzie ta panika i strach przed COVID-em powodowały, że inne choroby zeszły na plan dalszy i ludzie chorujący na inne choroby po prostu mieli utrudniony dostęp do opieki i to jest coś, co z całą pewnością powinniśmy na przyszłość też zapamiętać. Nie można przedkładać, nawet jeżeli są zachorowania masowe, to tak trzeba zorganizować ochronę zdrowia, żeby jedni i drudzy pacjenci mieli obszary pomocy otwarte i to jest nauka, myślę, którą powinniśmy z całą pewnością zapisać w jakichś konkretnych rozwiązaniach prawnych. Myślę, że bardzo, bardzo dużo pomogła nam telemedycyna i od tego już nie uciekniemy. Ta telemedycyna jest bardzo potrzebna i w tym obszarze porozumienia właśnie szybkiego wykrywania zagrożeń, monitorowania też sieci w celu wykrywania, wczesnego wykrywania jakichś problemów, które się pojawiają, no to jest też, myślę, przyszłość, czyli nowoczesna służba wywiadowcza, epidemiologiczna, to jest to, czego potrzebujemy z całą pewnością i oczywiście nie tylko w Polsce, ale powiązana ogólnoświatowo, bo te zagrożenia pojawiają się, jak wiemy, często w miejscach kompletnie niecywilizowanych, a potem przenoszą się w miejsca już no, mocno kolejne zamieszkałe, tak, i nawet jeżeli są to kraje o wysokim pułapie finansowym, to i tak to nie chroni nas przed chorobą, prawda? Więc to myślę, że Europa zapłaciła gigantyczną cenę za lekceważenie tych problemów na początku szczególnie, tak? Mm-hmm. I potem już wyciągnęli tę lekcję, odrobili, a my nie, dlatego myśmy zostali w tyle, a świat zachodni znacznie poprawił wyniki walki z pandemią w drugiej fazie tej choroby, tego zjawiska. Proszę Państwa, to jest moje podsumowanie, takie moje w sensie osobiste i bardzo na tym etapie chciałem podziękować Państwu, wszystkim naszym wykładowcom, ale w szczególności Agnieszce, Paulinie, która z nami jest głównie duchem, bo w tej chwili zanurzyła się w anestezjologię, Mai i przyjaciołom stanu, no to wszystko jest, to jest najlepszy dowód na to, że nawet przy tak dramatycznym wydarzeniu, jakim jest pandemia, możemy jakby też zareagować pozytywnie i wspólnie przez taką dramatyczną sytuację przejść. A powiem Ci, że ja właśnie dzisiaj dokładnie to takie podsumowanie też wygłosiłam na spotkaniu grupy Infodemic Management, gdzie powiedziałam, że pomimo tego, że faktycznie było ciężko, dużo ludzi straciło swoich bliskich, utraciło okazję bycia ze swoimi bliskimi w bardzo ważnych momentach swojego i ich życia. Mimo to ta pandemia stworzyła też nowe więzi, nowe znajomości, nowe formy komunikacji, nowe metody nawiązywania związków i relacji. I to jest chyba to, co powinniśmy zapisać jako pozytywne aspekty pandemii. Wiem, że to głupio może i brzmi, ale to takie właśnie aspekty pozytywne tego wszystkiego są.
Tak, oczywiście. Znaczy ja nie chcę wcale powiedzieć i tutaj też, żeby mimo, że mój głos brzmi być może jakoś tak posępnie czy poważnie, to absolutnie ja uważam, że pandemia oprócz tego nieszczęścia, które przyniosła, jednak zmodyfikowała nasze życie także w sposób pozytywny. Właśnie chociażby uzbrajając nas w online, we współpracę, nie wiem, z Click Meetingiem, w regularne kontakty, które kończą się też często przyjaźniami, czy nawet jakimiś poważniejszymi, że tak powiem, relacjami. To, że my w tej chwili mówimy o tym otwarcie, tak, że już też przełamaliśmy to tabu mówienia, czy nie mówienia o nie wiem, long covidzie, czy post covidzie, to, że mówimy oficjalnie, otwarcie o konieczności leczenia, diagnozowania pacjentów uszkodzonych, ale też i o tym, że popełniano błędy. Przecież to jest w tej chwili przedmiotem analizy w wielu różnych krajach, jakie były dobre, jakie były złe działania w czasie pandemii. To przyniesie ludzkości moim zdaniem znaczący postęp, jeśli chodzi o ochronę, tylko oczywiście w tych krajach, gdzie z tych analiz wnioski zostaną wbudowane w system, prawda? Jeżeli ktoś to w tej chwili zignoruje, no to będziemy mieli powtórkę, prawda, z rozrywki za jakiś czas. Także podsumowując, pandemia była do przewidzenia, ale nie byliśmy na to przygotowani. Dług zdrowotny, który powstał w wyniku pandemii, mógłby być mniejszy dzięki bardziej skutecznej walce. Drobnoustroje mutują nieustannie, co stwarza konieczność globalnego monitorowania i właśnie tego wczesnego systemu wczesnego ostrzegania. Pandemia wskazała nowe obszary dla profilaktyki niefarmakologicznej, tak jak maski, ale też i wentylacja, czy też filtracja powietrza, aktywne zabijanie w powietrzu przez jonizację, czy również właśnie komunikacja i monitorowanie. Także tak jak teraz przed chwilą powiedzieliśmy, pandemia, każdy kryzys uruchomiła progres w wielu dziedzinach. Chociażby zobaczcie, co się stało, nigdy nie mielibyśmy bez pandemii testów antygenowych, a w tej chwili każdy ma prawo zrobić sobie, czy ma dostęp do testów combo. Mamy już testy sześcioskładnikowe, gdzie można sobie zbadać różne inne patogeny, nie tylko już teraz RSV, COVID czy grypę. Także to jest fantastyczny rozwój. Zobaczcie, jak PCR-y się ruszyły, jak ruszyła diagnostyka wirusologiczna. To są rzeczy, których my byśmy nigdy nie mieli. Wczoraj, proszę Państwa, myśmy skonstatowali, że Polska odkryła RSV, że w Polsce nie było dotychczas RSV. Mieliśmy 100 przypadków RSV, prawda? A teraz mamy 20 tysięcy. No to tak jakbyśmy mieli nagle epidemię RSV. No oczywiście nie ma epidemii RSV, tylko po prostu zaczęliśmy testować nowego wirusa. Nie ma, tylko jest wykrycie wirusa, który od lat był, krążył, tylko nikt o tym nie wiedział, nie badano, no to choroby nie było. Także telemedycyna, czy współpraca naukowa, tą wytechnologię... Rozpoznawano grypę. No właśnie, albo co gorsza, zapalenie oskrzeli bakteryjne i dawano na to antybiotyk. No. Tak. Także podsumowując, proszę Państwa, pandemia oczywiście ma swoje tragiczne skutki i nie wolno o tym zapomnieć. I myślę, że to, że dotychczas w Polsce nie powstał, nie wiem, pomnik ofiar pandemii, to wstyd. A z drugiej strony pandemia pokazała, że ludzkość potraktowana czymś nawet bardzo tragicznym, tak jak pandemia, jest w stanie się podnieść, jest w stanie, no, że tak powiem, wznieść się na absolutne wyżyny, jeśli chodzi o kreatywność, współpracę i to jest bardzo budujące. Także ja dziękuję. To jest moja wersja wydarzeń. I na tym byśmy, proszę Państwa, zakończyli tą pierwszą... Nie, ja bym chciała jeszcze to jakoś podsumować tak jeszcze teraz bardziej optymistycznie, bo faktycznie będąc osobą dosyć mocno zaangażowaną w walkę z pandemią, czy też będącą blisko sytuacji związanych z pandemią,
absolutnie przeszła mi chęć na jakiekolwiek podróże i miałam w sobie wiele strachu, obaw, w ogóle niechęci do podróżowania, choć do roku 2019 podróżowałam bardzo chętnie. No i teraz po 4 latach niebycia na urlopie, w końcu na taki urlop się wybrałam, wybrałam się daleko i zobaczyłam bezpieczny, wspaniały świat, taki jaki pamiętam, utraciłam, jeśli tak mogę powiedzieć, w 2019 roku, więc cieszmy się też z tego, że daliśmy radę, że sobie poradziliśmy jednak z tą trudną sytuacją, że znowu możemy podróżować. Pamiętajmy o tym, czego się nauczyliśmy oczywiście, żeby szanować innych ludzi i ich zdrowie, jeśli sami jesteśmy chorzy, lub też żebyśmy wiedzieli, jak się zachowywać w momencie, kiedy wokół nas są osoby chore, ale generalnie świat znowu jest przyjazny i to jest wspaniałe, że znowu no, jesteśmy taką znowu jednym światem, z którego możemy się cieszyć i z którego możemy czerpać i już nie musimy tych obaw w sobie nosić, a pamiętajmy, że rzeczywiście jednym z powikłań COVID są różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, zaburzenia lękowe u całkiem sporej grupy ludzi, którzy nie są w stanie się z różnych przyczyn z tego wyzwolić, otrząsnąć. Dlatego też oprócz tego, że dużo mówimy o pandemii, wydaje mi się, że też nadszedł już czas, żebyśmy wracali do normalności, uzbrojeni w tą całą wiedzę, ale żebyśmy ten świat już tak oswajali znowu i pozwalali tym ludziom, którzy przeżywają to bardziej niż inni pod względem właśnie takich psychicznych przeżyć, aby oni wracali do równowagi. A my, żebyśmy sobie swobodnie i szczęśliwie i z uśmiechem podróżowali. No właśnie, tak myślałem, że Agnieszka odwoła się do swojego wyjazdu i do tego, że można spokojnie podróżować i oczywiście pamiętając o różnych środkach bezpieczeństwa, ale to jeśli pamiętajmy. Są potrzebne, tak. Dokładnie, że po prostu powinniśmy ten COVID włączyć jakby w jeden z możliwych elementów, których trzeba uniknąć, tak jak chronimy się przed komarami, malarią czy żółtą febrą, prawda? To dokładnie musi być tak. Po prostu element bezpieczeństwa i tyle. Tak. Drodzy Państwo, no to super, tu mamy wciąż ankietę, głosujcie Państwo, a Maja zbiera dane. A my chyba przejdziemy teraz do drugiej części, czyli do Agnieszki prezentacji o monitorowaniu, tak, żeby na koniec jeszcze dobra. Zostawić czas dla Mai, tak? Dobra. Dobra. To odpalamy w takim razie prezentację dotyczącą monitorowania i działamy. Agnieszko, oddaję Ci głos. Super, dzięki. Państwa, ponieważ dzisiaj mieliśmy mieć gościa z pulmonologii, ale pewnie Paweł wspominał na początku, że gość przełożył spotkanie z nami na przyszły tydzień, no to na szybciutko zastanowiliśmy się, co tu można było jeszcze o czym z Państwem porozmawiać i ponieważ dzisiaj Paweł tym swoim podsumowaniem pandemii bardzo dużo mówił o monitorowaniu i pokazywał, jakie ogromne zyski mamy z monitorowania. Czyli jeżeli tylko przechodzimy przez to nasze życie fachowe, nie zauważając w ogóle korzyści płynących z analiz, korzyści płynących ze zbierania danych, korzyści płynących z przekładania tych wyników, tych analiz na kolejne działania,
no to po prostu nie pójdziemy do przodu. Tak? Dlatego idziemy do przodu po pandemii, bo te dane są analizowane, bo te dane były zbierane, teraz są analizowane, są publikowane i daj Boże włączane w takie działania na przyszłość. Ja tu chcę podzielić się z Państwem z takim monitorowaniem na zupełnie innym poziomie i na zupełnie innych populacjach, ale wiem, że zawsze słucha nas sporo osób zajmujących się zakażeniami, czyli osób zespołów do spraw zakażeń, czy współpracujących z zespołami do spraw zakażeń, albo też po prostu osób zainteresowanych tym tematem. I tak jak ja patrzę na różnego typu szpitale, w których pracuję, z którymi współpracuję, to muszę powiedzieć, że bardzo różnie jest z tym, czy osoby pracujące w szpitalu, myślę tutaj o lekarzach, osobach, które zajmują się pielęgniarstwem, bo to są pielęgniarze, pielęgniarki, bardzo mało z tych osób tak naprawdę na bieżąco jest obdarowywanych wynikami analiz dotyczących zakażeń szpitalnych, dotyczących antybiotykooporności. Tymczasem okazuje się, że w momencie, kiedy tych danych dostarczamy, no, nierzadko personel dyscyplinuje się i postępowałby lepiej, postępowałby bardziej otwarcie, jeśli chodzi o, znaczy byłby bardziej otwarty na pewne zmiany. Natomiast w momencie, kiedy nie wie, nie jest informowany, tak naprawdę nie zna żadnych danych dotyczących tego, co dzieje się w jego bliższym obszarze, czyli w oddziale, co dzieje się w całym szpitalu, tak naprawdę nie zwraca na to uwagi. Przychodzi do pracy, robi swoje, wychodzi, ale nie interesuje się tak naprawdę pewnymi zjawiskami w szerszym tego słowa znaczeniu, tylko po prostu no, robi swoje i wydaje mu się, że robi dobrze. Ale ze względu na to, że pewne dane musimy zbierać w szpitalach, tak, dane o zakażeniach szpitalnych, o patogenach alarmowych, no to aż by się chciało, żeby tak naprawdę te zbiory danych uzyskały potem jeszcze jakąś możliwość drugiego życia i przydały się do czegoś. Jeśli odwołamy się do takich założeń WHO, które mówią o tym, że no jeżeli chcesz poprawić cokolwiek w bezpieczeństwie epidemiologicznym, to w ogóle cokolwiek robiąc, czyli na przykład zbierając te dane ze względu na to, że ustawa tak mówi, to fajnie by było, żeby się zastanowić na każdym etapie naszego działania, co tak naprawdę chcemy zrobić, po co to robimy. Tak naprawdę, jeżeli zbieramy te dane, to warto zastanowić się też nad tym, jakie mierniki są nam potrzebne, żeby móc śledzić potem zmiany, trendy, żeby w ogóle móc się odnieść do tego, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy jest tak samo, czy faktycznie zmieniamy to bezpieczeństwo, czy poprawiamy je, czy może jest coraz gorzej. Zobaczcie Państwo tą mapę, przypominam, którą Paweł pokazywał, jeśli chodzi o poprawę, czy też brak poprawy, albo pogorszenie zdrowia ludzi w różnych krajach. I no, muszę powiedzieć, że na Chiny spojrzałam z pewnym zadziwieniem, że tak naprawdę, mimo że przecież bardzo były dotknięte pandemią, no, to wszystko, co zrobili, w jakiś sposób poprawiło czy wydłużyło życie
życie Chińczyków, a skąd to wiedzą? No, wiedzą dlatego, że zbierali dane i są w stanie po prostu to pokazać, tak jak i szereg innych krajów, które były na załączonym obrazku. Czyli dobrze wiedzieć, dlaczego coś robimy, co to w ogóle jest, po co to robimy, kto ma to robić, jakie on ma kompetencje i żeby coś z tego dalej wynikało. Zwołujemy tych na przykład tych swoich ordynatorów czy lekarzy na Komitecie Kontroli Zakażeń. Wiemy, że szkolenia są super ważne, informowanie są ważne, informowanie jest ważne, czyli to już wiemy, tak? Wiemy, ok, zbieram dane i już teraz wiem, że jak nie poinformuję o tym ludzi, to ci ludzie niczego nie poprawią. Ok, no to już wiemy, zwołujemy tych ludzi, chcemy ich edukować. I teraz co na takich ludziach, jakie wrażenie na takich ludziach, których zaprosiliśmy na spotkanie, zrobią takie dane. Widać, że szpital monitoruje zakażenia szpitalne od zarania dziejów, od 2011 roku. Najpierw tych zakażeń miał bardzo niski odsetek, potem coraz wyższy, chociaż końcowo nadal wydaje się mocno jeszcze niedoszacowany. No i siedzą ci ludzie i tak się wpatrują w te procenty i cóż mogą powiedzieć? Jest gorzej, bo mamy więcej zakażeń. W 2011 roku było super i nie było ich. No więc musi tutaj paść komentarz do tych danych, bo oczywiście to, że na początku ktoś rejestrował 0,3%, to znaczy, że jeszcze głęboko był niezaawansowany w rejestracji czy w rozpoznawaniu takich zakażeń. Potem się to poprawiało bardzo powoli, można powiedzieć, w latach, aż doszliśmy do jakiegoś poziomu, na którym należy z tymi ludźmi przedyskutować, co ten poziom oznacza. Czy to jest taki już poziom, który nas zadowala, czy oni w ogóle mają wpływ na to, czy te zakażenia są rozpoznawane, czy nie, czy są w ogóle tym zainteresowani. I teraz nawiążę do mojej rozmowy takiej przedwczorajszej chyba z wspaniałym zespołem intensywnej terapii szpitala, z którym współpracuję. Młody zespół, młody ordynator, który rzeczywiście jakoś tak przyciągnął do siebie fantastyczny młody zespół intensywistów, którzy chcą wiedzieć. Oni chcą wiedzieć więcej na temat tego, z czym się mierzą i jak mogą te sytuacje związane z zakażeniami ograniczyć, no, w jakiś sposób poprawić tą sytuację. Poprosili zespół do spraw zakażeń, aby dał im zestawienie tychże zakażeń i dostali tego typu kartkę, która to kartka jest częścią raportu rocznego, z którego to raportu dowiedzieli się, że ileś tam zakażeń mieli wywołanych przez karbopenemooporne pseudomonasy. Jeszcze tutaj była druga strona tej kartki z liczbami zakażeń poszczególnych, już dane wyjęte z tych kart zakażeń. No i bardzo rozsądna, mądra lekarka mówi, no ale jak to? To myśmy mieli przez cały rok 8 zapaleń płuc, przecież to jest w ogóle niemożliwe. Nasi pacjenci ciągle chorują na zapalenia płuc. No więc tak naprawdę, przedstawiając jakiekolwiek dane, trzeba wyjaśnić, skąd my te dane czerpiemy, w jaki sposób jest prowadzona ta rejestracja. Jeżeli prowadzimy ją tylko na zasadzie badań mikrobiologicznych, to wiadomo, no, część zakażeń, zwłaszcza górnych dolnych dróg oddechowych, może nam umykać, bo po prostu może nie mieć potwierdzenia bakteriologicznego. Czyli nie próbujmy przedstawiać danych w ten sposób, który jest sposobem niezrozumiałym i
niewystarczającym, tak? Bo on jest tak naprawdę tylko zniechęcający. To, co ostatnio zauważyłam, bo przedstawiłam też, zresztą pokażę to też na innym slajdzie, takim fajniejszym, okazuje się, że ludzie lubią się porównywać z innymi, tak? I nawet jeżeli ten swój szpital tak na bieżąco tam narzekamy, że on jest taki czy owaki, to potem, jeżeli możemy zobaczyć, że o, jesteśmy w takim miejscu, gdzie jesteśmy lepsi od innych, to bardzo dobrze to na nas działa, a okazuje się też, że może całkiem nieźle zadziałać motywująco, jeśli zobaczymy, że jesteśmy gdzieś, no niestety, w niechlubnym miejscu. To jest takie badanie, które część szpitali w Polsce robi raz w roku, gdzieś tak na przełomie maja, czerwca, lipca. Ono w takim jednostkowym ujęciu ma niewielkie znaczenie, natomiast jeżeli ktoś robi to przez lata i akurat robi w podobnym czasie, unikając też robienia tego badania w momencie, kiedy jest ognisko epidemiczne, bo to bardzo zaburza te dane, to faktycznie w latach uzyskuje pewne trendy. Ja tu tylko na tym obrazku powiem, jak to czytać, a potem te trendy pokażę na innym obrazku. Każda, ta zielona plama, jak Państwo widzicie, składa się z wielu kolumn. Każda z tych kolumn to jest jeden szpital w Polsce, a czarna kolumna to jest ten nasz konkretny szpital i możemy sobie zobaczyć, że ten właśnie szpital, jeśli chodzi o zakażenia szpitalne, jest na 76 percentylu. W tej grupie badanych szpitali jest ich różna liczba, między tam powiedzmy 150, a czasem nawet są lata, gdzie jest około 300 szpitali, więc całkiem pokaźna grupa i to już zaczyna tutaj kiełkować jakaś myśl, że może warto coś poprawić. Oczywiście, jeśli chodzi o takie systemy czy obszary poprawy, to z całą pewnością, ja tutaj akurat to nazwałam wydatki na antybiotyki, ale może być to nazwane, interesuje nas to, żeby stosować antybiotyki racjonalnie. Ja sobie tutaj tak wypisałam, na co wydajemy, znaczy wydając pieniądze na antybiotyki, z jakiego powodu wydajemy ich dużo, znaczy w ogóle jakie wydajemy. No oczywiście leczymy zakażenia, leczymy zakażenia wywołane przez drobnoustroje wieloporne, leczymy powikłania infekcyjne antybiotykoterapii, to jest nie, w ogóle monitorowanie zakażeń Clostridioides difficile wydaje się całkiem fajnym takim miernikiem tego, jaką mamy sytuację w antybiotykoterapii, w nieracjonalnej antybiotykoterapii tak naprawdę. No oczywiście wydajemy na profilaktykę okooperacyjną, wydajemy całkiem dużo na nieuzasadnione antybiotykoterapię i wydajemy też pieniądze na takie sytuacje, gdzie no, może właśnie można je połączyć z tym nieuzasadnionym, bo nie umieliśmy zinterpretować wyników, wydawało nam się, że jest bakteria, trzeba leczyć, ale tak jak tutaj już Państwo jesteście wyśmienicie wyszkoleni, wiecie, że obecność w wyniku badania bakterii na pewno nie powoduje, że powinniśmy takiego pacjenta leczyć, jeśli nie ma zakażenia. No i teraz przedstawiam inną tabeleczkę. Wiem, że jest nieczytelna i tak samo widzą ją osoby, które są zaproszone na taki komitet terapeutyczny, na którym to komitecie mówimy tak, o na tych oddziałach to tam wzrosło to czy tamto, dużo mają zużycia, a ja dlatego o tym mówię, bo chcę tutaj, wezmę sobie tylko, bo chcę Państwu uświadomić, że ten, kto przygotowywał tabelkę, wie, co w niej jest.
I to ma jakąś myśl przewodnią. Wydaje mi się, że to wszystko jest proste i wszyscy sobie zauważą. I na przykład, powiedzmy, to jest oddział internistyczny, wydał dużo pieniędzy na antybiotyki w 2017, a jeszcze więcej w 2018. No i może powie, wydaliście tyle pieniędzy. No ale ten człowiek, co przyszedł z tego oddziału, tak patrzy, no dobra, ale mieliśmy też więcej pacjentów, to pewnie z tego powodu, w związku z tym nie ma się czym martwić, idziemy dalej, nic tutaj się nie wydarzyło. Tak naprawdę chcę tylko powiedzieć, że tak do takiego omawiania, jeżeli chcemy kogoś zmobilizować do tego, żeby coś zmienił w postępowaniu dotyczącym racjonalnej antybiotykoterapii, no na pewno taka tabela się do tego nie nadaje. Ona się może nadawać do takiej analizy papierowej, którą potem włożymy do segregatora, ale generalnie do omawiania nie. Ale czy łatwo jest w ogóle znaleźć takie elementy, czy też takie analizy, które no, robią wrażenie i które rzeczywiście coś zmienią w naszym postępowaniu. Ja takie analizy postaram się jeszcze na koniec, znaczy w kolejnych slajdach pokazać. W 2018 roku wiele szpitali było objętych badaniem NIKOS-owskim pod względem właśnie racjonalnej antybiotykoterapii. Ta analiza, ta kontrola NIK no, wypadła, powiedziałabym, średnio, jeśli chodzi o racjonalną antybiotykoterapię w Polsce, ale między innymi na pewno podkreślono też to, że duże wydatki na antybiotyki są związane w wydatkowaniu tychże antybiotyków, w wydatkowaniu tych pieniędzy na antybiotyki z powodu zakażeń szczepami wielolekoopornymi. Łatwo nam sobie to wyobrazić. Widzimy taki antybiogram, od góry do dołu jest oporność na większość antybiotyków, wielokrotnie o takich szczepach mówiliśmy, rzeczywiście albo musimy wziąć pod uwagę wtedy lek droższy, albo kuracja trwa dłużej. No, niewątpliwie na tą racjonalną antybiotykoterapię wielooporne szczepy będą miały wpływ, tak jak Paweł podsumował pandemię. Faktycznie wydaje się, że po tym nadmiernym stosowaniu, czy też nieuzasadnionym bardzo często stosowaniu antybiotyków, faktycznie w tej chwili problem z lekoopornymi drobnoustrojami mamy w szpitalach niemały, ale też i w środowisku pozaszpitalnym. Tak jak powiedziałam, jednym z takich wykładników tego, czy my racjonalnie, czy nie, czy racjonalnie używamy antybiotyków, jest pewnie faktycznie występowanie, częstość występowania Clostridioides difficile, ale czy w ogóle takie dane sobie wyliczamy i czy monitorujemy to w ten sposób, czy na przykład pokazujemy na takim spotkaniu, zobaczcie, no z powodu nadużywania antybiotyków mamy tyle i tyle zakażeń Clostridium, a gdybyśmy dalej tą analizę jakoś chcieli pogłębiać, moglibyśmy pokazać, jak to wpłynęło na przedłużoną hospitalizację. Nie wykluczam, że mogło mieć wpływ na zgony pacjentów. W ogóle analiza zgonów pacjentów to są przeważnie naprawdę ciekawe analizy i w momencie, kiedy są nie tylko oparte o pewne słupki, tak, że tam tyle i tyle osób zmarło i były to zapalenia płuc, zakażenia układu moczowego i Clostridioides difficile, tylko pogłębimy sobie analizę każdego z tych pacjentów i zobaczymy, jakie w momencie hospitalizacji, jakie były elementy
których być może można by było uniknąć, to jest to niezwykle wartościowe. Muszę powiedzieć, że w jednym ze szpitali robię analizę zgonów z powodu zakażeń. Już nie pamiętam z którego to roku, 2017-18, ale to był taki moment, kiedy analizując te zgony, zobaczyłam, że część pacjentów, no, tych zgonów nie ma zbyt wiele, więc no, nadal jest, może być to jakiś tam błąd statystyczny, ale okazało się, że zapalenia płuc, które zakłystowe, które się rozwijały i na przykład mogły być przyczyną zgonu, bo oczywiście nie każde zachwystowe zapalenie płuc będzie przyczyną zgonu, to były zachwysty, do których dochodziło w weekendy. No i od razu oczywiście można zakończyć taką analizę, dochodziło w weekendy, ale przecież każdy z nas już w nim rodzi się ciekawość, a dlaczego tak się dzieje, że zachwysty częściej były w weekendy, a nie w inne dni. Odpowiedź nie jest trudna, choć trudniej pewnie wprowadzić zmiany. Ci z Państwa, którzy pracują w szpitalach, no to wiedzą, że w czasie dyżurowym nieco inaczej wygląda no, zespół nawet, który opiekuje się z pacjentami. Ale okazało się, że analiza oczywiście i wyniki tej analizy to jedno, a wprowadzanie zmian to drugie, to jest oczywiście dużo bardziej wartościowe, więc okazało się, że skoro zachwysty dotyczyły najczęściej pacjentów po udarach, którzy jeszcze jak gdyby na przykład pierwsze takie karmienie stałym posiłkiem było w piątek, to należy przerwać to na sobotę i niedzielę, nadal karmić albo płynem, albo w ogóle jeszcze przez sondę, to znaczy nie kontynuować tych początkowych karmień przez pierwsze weekendy, ze względu na to, że wymaga to bardzo fachowej tak naprawdę opieki i bardzo fachowego podejścia, które to podejście nie zawsze jest możliwe w tym dyżurowym czasie. No troszkę nie wiem, czy opowiedziałam to tak bardzo wyraźnie, ale generalnie okazuje się, że jeżeli po pierwsze zbieramy dane, po drugie je analizujemy, to po trzecie możemy wprowadzać zmiany i to jest w tym wszystkim oczywiście i najciekawsze i najlepsze dla pacjenta. To akurat nie jest może takie istotne, ale chcę tutaj pokazać też przykład takiej analizy, którą tutaj akurat tego typu analizą moim zdaniem już można, czy też już warto podzielić się z klinicystami. To są dwójka pacjentów, jeden w kolorze tym takim żółtym, drugi w kolorze zielonym. I patrzymy na tych pacjentów najpierw poprzez CR-pozę. Jak Państwo widzicie, żółty ma 226 CRP, a zielony 216 CRP. Czyli jeden i drugi pacjent, no coś tam się z tym pacjentem dzieje. Cóż się dzieje przy takiej CRP-ozie? No niewątpliwie większość, ogromna pacjentów dostanie w takiej sytuacji antybiotyk. No i teraz zadajemy sobie pytanie, jeżeli robimy analizy, to możemy sobie to pytanie zadać, bo jeżeli analiz nie robimy, no to po prostu tacy pacjenci byli, przeszli i są następni, tak? A nam chodzi o to, żeby zastanowić się na tym, czy zrobiliśmy dobrze, czy nie.
No więc pacjent żółty, jak widzicie Państwo, nie gorączkuje, nie ma żadnych objawów osłuchowych, nie ma leukocytozy, ma po prostu tą cerpozę. Posiewów u niego nie wykonywano, ma prawidłowy obraz rentgen klatki piersiowej. Pacjent drugi gorączkuje, ma objawy osłuchowe, ma nieprawidłowy rentgen, ma leukocytozę. Czyli niewątpliwie ten pacjent drugi to jest pacjent, u którego można by było rozpoznać jakieś zakażenie, prawdopodobnie zakażenie toczące się w drogach oddechowych i uzasadnione byłoby zastosowanie antybiotyku. U pacjenta żółtego, mimo tej cerpozy, nie widzimy wskazań. No i teraz popatrzmy na antybiotyki. Zobaczcie, mimo że kompletnie różni pacjenci, to akurat schemat leczenia, jak widać, identyczny, czyli jeden i drugi pacjent uzyskał leczenie ceftriakson z metronidazolem i u jednego z tych pacjentów, jak Państwo widzicie, w dziewiątej dobie, mimo tam jeszcze potem zmiany antybiotykoterapii na ciprofloksacynę z wankomycyną, zgon pacjenta. Trudno mi w tej chwili określić, czy był to zgon z powodu zakażenia, czy zgon z powodu choroby wyjściowej, jaką był udar niedokrwienny. Już szczerze powiedziawszy, na tyle dawno była ta analiza robiona, że już nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale chcę Państwu pokazać, że u tego pacjenta to podejście no niestety nie przyniosło mu żadnego pożytku. No niemniej jednak ten pacjent, dobrze, że nie miał klostridium, bo nie dość, że nie byłoby pożytku, to jeszcze byłaby jakaś szkoda. To był pacjent, który miał nowotwór płuca, młody człowiek, akurat jego to jakoś tak lepiej zapamiętałam, 40-paroletni, który miał tą cerpozę z powodu choroby nowotworowej, czyli tego typu analizy, no oczywiście dobrze jest pamiętać więcej szczegółów niż ja po tych wielu latach pamiętam, ale tego typu analiza moim zdaniem już jest wartościowa do omówienia z klinicystami, po to, żeby wskazać im, że no nie można tak naprawdę w ten sposób używać antybiotyków. No, gdyby tu jeszcze było klostridium, to byłoby to na pewno jeszcze taki przykład bardziej dobitny, że w ten sposób nie należy do antybiotykoterapii prowadzić. Tutaj oczywiście należy się zastanowić, czy ten przykład ceftriaksonu z metronidazolem jest też prawidłowy. Gdyby pociągnąć tą analizę dalej, to znaczy przełożyć ją na procedurę, gdzie mamy rozpisane empiryczne leczenie pozaszpitalnych zakażeń układu oddechowego, bo to jeszcze było zakażenie pozaszpitalne, czyli świeże po udarze, jeszcze jak gdyby, czy w momencie wylęgania tak naprawdę tegoż zakażenia pacjent przyjęty, czy za chwilę po przyjęciu się ono rozwinęło. Natomiast należałoby teraz spojrzeć do procedury. Ja tylko tutaj możecie mi uwierzyć, że w tychże zakażeniach, gdzie nie ma zachłystu, metronidazolu się nie podaje, my nie podajemy. W związku z tym jeszcze byłaby tego typu nitka do omówienia. No, z całą pewnością podstawą tego, żeby właściwie leczyć pacjenta, jest właściwa diagnoza. Tam nie postawiono diagnozy, była cerpoza, postępowanie niewłaściwe. Kolejna sprawa, o czym tutaj bardzo dużo i często mówimy, to jest ta prawidłowa interpretacja wyników badań mikrobiologicznych. I zobaczcie Państwo, kolejna analiza, która była bardzo ciekawa, oddział urologiczny, gdzie bardzo dużo pieniędzy wydano na taki lek Tigacil, Tigecyklina,
który w ogóle tak naprawdę w urologii jest kompletnie nieprzydatny, no, albo mało przydatny. Rejestrację ma do zakażeń wewnątrzbrzusznych. I cóż to za zakażenia mogły być tutaj w urologii, na czym mogłyby się takie zdarzyć? Może w furnierze też można by było widzieć gdzieś jakąś pozycję tigecykliny z racji szerokiego spektrum oraz działania na różne wieloporne drobnoustroje. No niemniej jednak z całą pewnością takie no, pierwsze miejsce pod względem kosztów, co też może dla tigecykliny nie jest takie trudne do osiągnięcia, bo lek jest drogi, jest zastanawiające. Więc warto taką analizę też poprowadzić dalej i dowiedzieć się, dlaczego do tego doszło. No więc Państwo tutaj jako dobrze już wykształceni ludzie, jeśli chodzi o interpretację badań mikrobiologicznych, z łatwością zobaczycie, że tutaj jest ten S i to coś mniejsze lub równe 13. Jak Państwo dobrze wiecie, bardzo często lekarze zwracają na to uwagę, żeby to coś, co przeważnie jest w nawiasie, było niskie i akurat dla tigecykliny jest najniższe. Stąd tigecyklina była wybierana jako ten lek pierwszego rzutu. Ważna sprawa, aby takie rzeczy wykrywać, no bo to jest potężny dosyć błąd i kosztowny. I jeśli chcemy racjonalnie stosować antybiotyki, to takie analizy powodują, że można ten błąd wychwycić, przeszkolić personel, wskazać im inne możliwe terapie. Zobaczcie Państwo tutaj tak naprawdę, no, może wystarczyłoby nawet to, że mikrobiolog na takim antybiogramie, gdzie jest tak szeroka wrażliwość po prostu tej tigecykliny, by nie umieszczał, ale lepiej jak lekarz wie dokładnie też, o co chodzi. Powiedziałam, że przedstawię jeszcze raz taki wykres PPS-owy dotyczący analizy, którą mogą być zainteresowani klinicyści, bo ona pokazuje, gdzie oni są czy byli w stosunku do innych szpitali. To jest ciekawa analiza. Ja ją ostatnio zaprezentowałam w swoim szpitalu, bo to jest jednego z moich szpitali. Jak Państwo widzicie, to badanie PPS prowadzimy od wielu lat systematycznie, co nam pokazuje pewne trendy. I ta analiza, tak na jednym slajdzie zaraz będę tłumaczyła, o co chodzi, ona pokazuje nam taką fluktuację powodzeń i niepowodzeń w epidemiologii oraz tego, że w ogóle tak naprawdę coś, takie nasze działania w ramach zespołu do spraw zakażeń, one nie kończą się nigdy. To znaczy z różnych względów, bo wpływy i czynniki mogą być tu różne, nawet jeżeli wypracujemy coś i to już dobrze działa, to za chwilę może się wydarzyć inaczej. No więc pokażę po kolei. Jeszcze raz przypomnę, że czarna kreska to jest ten konkretny szpital, szare kolumny to są inne szpitale biorące udział w badaniu. No i to akurat badanie, to akurat te wykresy dotyczą nie zakażeń szpitalnych, ale z użycia antybiotyków. No i w 2017 roku to był no, taki znaczący dla nas czas od 15 do 17 roku, gdzie bardzo intensywnie wprowadzaliśmy różne procedury dotyczące ograniczenia zarówno występowania szczepów wielolekoopornych, jak i ograniczenia
właśnie nieprawidłowego stosowania antybiotyków. Sukcesów doczekaliśmy się w roku 2018 i 2019, co za chwilę pokażę, no ale tutaj startowaliśmy z percentyla 93, czyli generalnie byliśmy w towarzystwie tych szpitali, które zużywają bardzo dużo antybiotyków. Tak jak powiedziałam, na sukces zapracowaliśmy. On nie przyszedł znikąd, tylko to było dwa czy prawie trzy lata takiej ciężkiej pracy związanej i ze szkoleniami, i z różnego typu analizami, których wyniki były przedstawiane, bo to jest bardzo ważne. Analiza, która idzie do szuflady, nie ma większego znaczenia. I zobaczcie Państwo, w 2018 roku byliśmy na centylu 23, w 2019 na 34, czyli generalnie rzeczywiście doprowadziliśmy do znaczącego spadku stosowania antybiotyków, znacznej racjonalizacji stosowania antybiotyków, co zdecydowanie przełożyło się też na spadek występowania szczepów wielolekoopornych. No i potem przyszła pandemia. Pandemia, trudny czas, zespół do spraw zakażeń skupiony też na innych sprawach, dodatkowo popłoch, strach, stosowanie antybiotyków bardzo nieracjonalne. No i cóż, i teraz mamy konsekwencje. Oj, przepraszam, bo ja tu mam cały czas włączony ten pisak i tak. Teraz mamy czas popandemiczny, czy jeszcze tutaj wewnątrz pandemiczny. I zobaczcie Państwo, po malutku niestety, ale zaprzepaszczamy ten nasz sukces. Jesteśmy już w 2022 roku na 75 centylu. A jeśli chodzi o rok 2023, to jesteśmy na centylu 92. Przypominam, że w 2017 roku byliśmy na centylu 93. Czyli po tych kilku latach zatoczyliśmy pewien krąg i jesteśmy w punkcie wyjścia. Czyli nie jest tak, że w epidemiologii można sobie wprowadzić procedury, napisać wspaniałe procedury, przeszkolić personel i już spocząć na laurach. Z różnych powodów, tutaj na pewno ogromny wpływ miała pandemia i takie rozluźnienie, czy też nabranie złych nawyków co do antybiotykoterapii, też tak można powiedzieć. Na pewno mniejsza liczba szkoleń, potem już się pojawiły szkolenia, ale to były szkolenia online'owe. Do tej pory tak naprawdę ci moi koledzy wzdychają do tych naszych szkoleń wcześniejszych, które odbywały się po prostu albo w grupach wewnątrzoddziałowych, bardzo dużo wtedy takich szkoleń prowadziłam, albo na sali konferencyjnej, gdzie zawsze można było dyskutować, gdzie mieliśmy dla siebie więcej czasu. I niestety jesteśmy w punkcie wyjścia. Dlaczego jeszcze mówię o tych akurat slajdach? Ano dlatego, że muszę Państwu powiedzieć, że jak pokazałam właśnie ten slajd teraz na naszym spotkaniu komitetu terapeutycznego, to on zrobił duże wrażenie. Więc pamiętajmy też o tym, że my chcąc pewne rzeczy w epidemiologii przedstawić, musimy tym zaciekawić publiczność naszą, jeśli mogę tak powiedzieć, bo dopiero wtedy jak zaciekawimy tych ludzi problemem, pokażemy, że go faktycznie monitorujemy, że dużo na ten temat wiemy, że jesteśmy w stanie to zestawić z danymi dotyczącymi konkretnych zakażeń, które nam sprawiają problem i że mamy pomysły na to, co dalej z tym robić, dopiero wtedy możemy mieć dalszy sukces. I teraz tak. Ja mam tutaj jeszcze całkiem sporo informacji, ale umówiliśmy się, że teraz pałeczkę przejmie Maja,
a ja najwyżej ten ciąg dalszy powiem innym razem. Co ty na to, Paweł? Halo, halo. Paweł zniknął. Jestem. Już się włączam. Maju, jest Maja z nami. Jestem. Na tym etapie. Bo może są jakieś pytania na ten temat. Ja tak zawsze się rozgadam, to przestaję zwracać uwagę. Nie ma pytań na razie. Nie ma. To może ja zapytam, czy Państwo macie jakieś pytania do tej części? Jak nie, to ja bym proponowała ją zamknąć na tym etapie, a do tej drugiej części wrócić następnym razem, jak znowu jakiś gość odwoła. Nie. Umawiamy się konkretnie, jak nie przyszły tydzień, bo mamy gościa, no to pewnie za dwa tygodnie, ale fajnie byłoby to skończyć. To jest dopiero połowa prezentacji, a dane są rzeczywiście niesamowite i właśnie to jest też... To jest siła. Ja myślę, że to się dobrze łączy z tym, co ty powiedziałeś dzisiaj, bo no właśnie, to, że my możemy dzisiaj tak podsumowywać pandemię, to dlatego, że zbieraliśmy dane. Ktoś ma dane, dokładnie, tak. Te dane są analizowane. Pokazuje nam już, tak. Przeanalizowane. Natomiast jeśli tego nie robimy, to nie idziemy do przodu. Dokładnie. Ta dalsza część tej prezentacji też zawiera w sobie takie elementy właśnie, które bardzo wyraźnie mówią, co się dzieje, jeśli nie monitorujemy. Żyjemy w błogiej nieświadomości, ale ta błoga nieświadomość kosztuje ludzkie zdrowie. No właśnie. To powinniśmy bardzo mocno podkreślać, że to gromadzenie danych jest tylko narzędziem do dalszych działań, a nie celem samym w sobie, a w wielu przypadkach, akurat jeśli chodzi o monitorowanie, czy to zakażeń, czy szczepień, to często na tym się kończy. Ja dzisiaj miałem taką refleksję w czasie szkolenia naszego, że mamy przecież program szczepień, który w zeszłym roku powinien być właściwie ogłoszony jako absolutny sukces, rewolucja, jako jakaś, no nie wiem, wiosna ludów, prawda? Mam na myśli szczepienia przeciwko HPV, które stały się bezpłatne dla dzieciaków. I proszę Państwa, ten program kompletnie poległ. Tam się zaszczepiło nie więcej niż 15, może 18% rocznika, tych dwóch roczników, które zostały do tych szczepień przewidziane i to jest totalna porażka zdrowia publicznego w Polsce. I teraz pytanie, bo oczywiście możemy płakać nad tym, że to jest porażka, ale właśnie mamy dane, zacznijmy to analizować. Dlaczego? Kto odmówił? Kto się zaszczepił? Jakie są powody niezaszczepienia? Muszę Państwu powiedzieć, że czasami one są zaskakujące, bo właśnie w czasie dzisiejszego szkolenia wstał dyrektor jednej ze szkół, która znajduje się na terenie tego powiatu i powiedział, proszę Państwa, ja tu chciałbym jasno powiedzieć, ja jestem ojcem kilkunastoletniego dziecka i ja o HPV do czasu szkolenia nie wiedziałem nic. No właśnie. Więc rozumiecie Państwo, tu to nie jest kwestia złej woli antyszczepionkowców. Mamy 50% ludzi w Polsce, raczej rodziców dzieci tych 12-13-letnich, którzy nie zaszczepili swoich dzieci nie z powodu antyszczepionkowości, tylko braku wiedzy, świadomości, prawda, informacja nie dotarła, albo jak dotarła, to wyciekła drugim uchem i tak dalej. Więc my mamy gigantyczny dług, jeśli chodzi o analizę danych, o przygotowywanie interwencji w oparciu o te dane. I to jest bardzo smutne, bo tak jak pamiętacie, rozmawialiśmy wielokrotnie o wysyłaniu, prawda, ZLK czy ZLB. No jaki jest sens wysyłać do jakiejś szuflady te dane, jeżeli my z tego potem nie mamy żadnych, prawda, nie mamy żadnych skutków. I to jest właśnie przykre, że dane płyną w jedną stronę, a nie ma zwrotnej informacji. I też właśnie dzisiaj między innymi rozmawialiśmy, prawda, bo inspekcja sanitarna się wkurza, że my tych danych nie wysyłamy, a ja mówię, ludzie, słuchajcie, ale przecież jeżeli lekarz wysyła
rok w rok, miesiąc w miesiąc jakieś tam dane i nic z tego nie dostaje z powrotem, że dobrze, że wysłał, że źle, że wysłał, że macie epidemię albo nie macie epidemii, że jest sytuacja stabilna, no to po prostu myśli, że te dane wpadają do jakiejś przepaści, jakiejś studni i koniec. Ale dokładnie one wpadają w przepaść tak naprawdę. Ale tak samo jest, jeśli chodzi o rejestrację zakażeń w szpitalach, no bo teraz tak, lekarz musi wypełnić 2-3 czasem strony, w zależności od tego, jak wygląda karta zakażeń, jakichś danych, tak? Często musi przewertować sporo dokumentacji, żeby te wszystkie tabeleczki, tam rubryczki wypełnić. I co z tego ma? Prawda? I tak. Co z tego ma? I odda tą kartę i ta karta gdzieś ginie w jakiejś czeluści i on potem na przykład dostanie taki kawałek takiego raportu, co jest do sanepidu i mówi, ale ludzie, ale to w żaden sposób nie mówi mi o tym, co ja robię dobrze, co robię źle, czego mam dużo, czego mam mało, nad czym ja się mam zastanowić, jak dostanę taką kartkę, tak? Także właściwie zobaczcie, te problemy, o których mówimy, one są na każdym etapie właściwie podobne. Tak? Tak samo wszędzie, gdzie zbierasz dane, masz obowiązek je przeanalizować, a jak je przeanalizujesz, to musisz zrobić jakiś feedback, musisz zrobić jakieś szkolenie, jakieś poinformowanie. Ale musisz też zrobić to w ten sposób, żeby zainteresować odbiorcę. Jeżeli to będą suche tabele, gdzie będą rzędy danych liczbowych, no to po pewnym czasie sala śpi, no po prostu. Tak. No właśnie i też tutaj pani Ewa pisze, że sanepid jest tylko pośrednikiem. Proszę Państwa, no to i to jest bardzo smutne. Jeżeli to jest prawda, choć ja akurat się z tym nie zgadzam, to jest po prostu tragedia, tak? Jeżeli instytucja, w której pracuje 15 tysięcy ludzi, to jest pośrednik, to ja bardzo dziękuję. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że inspekcja sanitarna to jest po prostu sieć zdrowia publicznego i to jest tylko sytuacja, być może, że dzisiaj inspekcja została do takiej roli sprowadzona, ale to tak nie powinno wyglądać. Przecież w inspekcji sanitarnej mamy jakieś tam departamenty oświaty, mamy departamenty profilaktyki, prawda, zajmujące się szczepieniami. To nie jest pośrednik. Inspekcja sanitarna powinna być kreatorem zdrowia publicznego w Polsce, bo ma dane absolutnie niepowtarzalne, dane o szczepieniach, dane o zakażeniach, dane o lekooporności, przecież zbiera alert patogeny, kto to potem przecież opracowuje, prawda? Tylko niektóre dane idą dalej do opracowania, no chociażby, prawda, do NISP PZH, ale to też jest, to właściwie NISP PZH jest trochę pośrednikiem, bo on te dane jakoś tam obrabia, prawda, tabelkuje, ale dalej nie ma z tego interwencji, prawda? Kto ma narzędzia do interwencji? No przecież nie PZH, no nie ludzie, którzy tam pracują, będą chodzić po Polsce i na przykład prowadzić programy, czy analizować ludzi, którzy się nie szczepią i tak dalej. No to robi właśnie między innymi, prawda, inspekcja sanitarna, czy samorządy, czy nie wiem, MOPS-y, no mamy wiele, tak, POZ-y. Mamy całą sieć instytucji, która powinna się skupiać na działaniach prozdrowotnych. No i mi się wydaje, że inspekcja sanitarna to nie jest pośrednik. To jest, ja pamiętam takie kontrole inspekcji sanitarnej w obszarze szczepień, tak, gdzie oni bardzo uważnie też sprawdzali na przykład, jak wygląda promocja szczepień. No właśnie. Trzeba było udowodnić, że lekarz promuje szczepienia. Tak. Ja to pamiętam sprzed pandemii, potem jakoś tam troszkę rzeczywiście to wszystko się rozmyło, ale to były normalne kontrole, akurat no, dotyczyło to wtedy tutaj, jeśli o mnie chodzi, przyszpitalnych POZ-ów, no ale pewnie też dotyczyło innych POZ-ów, gdzie oprócz tego, że sprawdzało się oczywiście, jakie tam szczepienia, jakie są zapisy w kartach pacjenta, ale trzeba było udowodnić, że jest promocja szczepień. No tak. To jest działanie wyśmienite.
No właśnie, dlatego moim zdaniem, jeszcze raz powtórzę, w moim pojęciu 360 stacji powiatowych, 16 wojewódzkich, parę granicznych, prawda, i jeszcze no te 15 tysięcy pracowników, no to naprawdę to jest tak wielki potencjał, który można wykorzystać w celach poprawy czy promocji zdrowia publicznego i po promocji w ogóle zdrowia, że te czynności kontrolne, które są realizowane, prawda, przez inspekcję, no to powinna być, no nie wiem, 20% aktywności, prawda, nie więcej. Cała reszta to powinien być właśnie rozproszony, ale skuteczny system no dbania o ludzkie zdrowie, tak mówiąc wprost. No dobrze, proszę Państwa, a więc edukujemy. Tutaj pani Anna napisała, że u mnie 70% dzieci zaszczepionych na HPV. No właśnie, to jest super. I takie dane moglibyśmy przecież też analizować, w którym powiecie, gdzie jest jakie zaszczepienie, żeby tam skierować interwencję, prawda? A nie tylko przyglądać się cyferką. No dobrze, Maju, bo ja tak nie do końca wiem, co nas czeka, więc, bo nie mam od ciebie prezentacji. Ja nie wiem, czy jest sens. Ja powiem ci, że nie wiem, czy jest sens, bo zostało 18 minut. No. Także na prostu nie jestem przekonana co do tego, czy to ma sens zaczynać nawet. Okej, no to... Znaczy, rozgrzebiemy się i będziemy siedzieć jeszcze godzinę później. Należy do ciebie. Decyzja to znaczy, nie wiem, czy jesteście Państwo gotowi ze mną posiedzieć dzisiaj i się pośmiać, myślę sobie, bo będzie wesoło. Tyle mogę obiecać. Ale powiedz mi, no dobrze, znaczy, bo tak, ja nie wiem do końca, jaki jest plan. Dostałem od ciebie prezentację pod tytułem Laboratoryjne wytyczne dotyczą. Nie, te wytyczne laboratoryjne to jest to właśnie to biosafety, natomiast tydzień temu wyzwałeś mnie na pojedynek, stwierdzając, że nie wiem, o czym mówię, albo że przesadzam, jeżeli chodzi o... Co to się działo, jak mi nie było? No straszne rzeczy, Agnieszko, się działy, że nie wiem, co mówię na temat akupunktury. Więc ja się zdenerwowałam. I tydzień, nie, ja się nie zdenerwowałam. Tydzień czasu tutaj koło mnie siedzący Bartek płakał ze śmiechu. Momentami to już nie mógł ze mną wytrzymać, a ja szukałam tych dowodów na to, że ta akupunktura działa. Ja naprawdę zrobiłam wszystko, proszę Państwa, żeby znaleźć te dowody na to, że ona działa. No i moja prezentacja. No ale, no ale to zależy chyba na co, bo jakoś jakoś mi się tej prezentacji nie odważyłaś pokazać. Nie chciałam ci jej pokazać, ale no za chwileczkę się dowiemy. Chwila, czy ja to w ogóle mam? Chyba tak. Ja muszę tylko zacząć, gdzie ja to mam w ogóle. A, bo to jest tu. I dlatego mi się... Ja tylko chcę powiedzieć, tak nawiązując do takich rzeczy, że przez ostatni tydzień mojej podróży poddawałam się masażom ajurwedyjskim i one też działają. Tak, tak działają na pewno. Jestem przekonana, że tak jest. Natomiast ja bym proponowała, proszę mi się obok nie śmiać, tutaj kolega Bartosz dostaje dzisiaj ataków śmiechu, zaraz będzie jeszcze gorzej. No dobrze, w tym układzie poszukajmy sobie tych dowodów na skuteczność akupunktury, ponieważ dowody są mieszane i zależą w dużej mierze od konkretnego leczonego schorzenia. Stany z pewnymi dowodami na korzyści. No więc mamy stany z pewnymi dowodami na korzyści. Dobrze, teraz uwaga. Przewlekły ból dolnej części pleców. Kilka badań i metaanaliz sugeruje, że akupunktura może zapewnić umiarkowaną ulgę w bólu i poprawę funkcjonalną w porównaniu z brakiem leczenia. Podkreślam, z brakiem leczenia lub zwykłą opieką. Jednak jak jej wyższość z taką akupunkturą pozorowaną porównać, to już nie jest taka oczywista. Później mamy chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego. Podobnie jak w przypadku bólu krzyża, akupunktura może oferować pewne korzyści w porównaniu z brakiem leczenia, ale przewagę nad pozorowaną kontrolą już raczej niekoniecznie. Kolejne, bóle głowy i migreny. Badania sugerują, że akupunktura może pomóc zmniejszyć częstotliwość i intensywność bólów głowy i migren. Jednak ponownie dowody są tu silniejsze w porównaniu z brakiem leczenia niż pozorowanym. Następnie mamy nudności pooperacyjne i wywołane chemioterapią. Akupunktura wydaje się mieć jakiś tam potencjał w zmniejszaniu nudności wraz ze standardowymi lekami, ale ponownie nie w porównaniu z pozorowaną kontrolą.
wiele innych schorzeń, takich jak depresja, lęk, bezsenność i tak dalej, było badane z użyciem akupunktury. Bo jej zwolennicy twierdzą, że pomaga na bardzo szeroki wachlarz objawów. Wyniki są jednak bardzo zróżnicowane, przy czym niektóre badania wykazują niewielkie korzyści, inne nie wykazują żadnych, a niektóre nawet sugerują potencjalną szkodliwość. No dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Dziś porozmawiamy sobie o tym, czym jest pseudonauka, czym się charakteryzuje i dlaczego to ważne. Następnie porozmawiamy o pseudomedycynie, a potem o akupunkturze. Jako wstęp użyłam dziś wpisu znajomego profesora z psychologii z Kanady. Jak nazywa się alternatywna terapia, której skuteczność została potwierdzona naukowo, proszę Państwa? Taka terapia nazywa się medycyną. Na slajdzie popełnionym jakiś czas temu w ramach szkolenia kadry i studentów dla Global Immunization Action Network Team zebrałam część terapii alternatywnych. Dziś akupunktura. Jeśli forma się przyjmie i spodoba, to możemy opowiedzieć sobie o nich wszystkich, a następnie rozszerzyć ten slajd o kolejny i kolejny zestaw następnych szemranych alternatywnych rozwiązań, które jak nie drzwiami, to oknem, a jak nie oknem, to kominem, z uporem od wielu lat próbują przedostać się do świata medycyny i nauki. Akupunktura to chyba najlepiej jak dotychczas opisana i omówiona alternatywna terapia. Niestety, nie mająca zbyt wielu dowodów naukowych na swoją skuteczność. Dobra, wracamy do pseudonauki. Pseudonauka to termin odnoszący się do systemów przekonań, teorii lub praktyk, które są przedstawiane jako naukowe i oparte na empirycznych dowodach, ale nie spełniają podstawowych wymagań metody naukowej. Główne cechy pseudonauki to, po pierwsze, brak możliwości weryfikacji, ponieważ teorie pseudonaukowe często nie mogą być obalone, bo formułowane są w taki sposób, który uniemożliwia przeprowadzenie eksperymentów, które mogłyby w jakiś jednoznaczny sposób zweryfikować je i obalić. Brak powtarzalności to drugi problem. Wyniki eksperymentów lub obserwacji nie mogą być powtórzone przez niezależne grupy badawcze przy użyciu tych samych metod. Selektywne wykorzystanie danych to następny problem, ponieważ pseudonauka często polega na wybiórczym korzystaniu z danych, ignorując informacje, które są niewiarygodne lub sprzeczne z jej twierdzeniami. Brak otwartości na krytykę i brak postępu to kolejny problem. Nauka rozwija się przez ciągłą krytykę i rewizję. Pseudonaukowcy zwykle nie zmieniają swoich teorii w odpowiedzi na nowe dowody, często ignorują krytykę lub odpowiadają na nią atakami ad hominem. Nadmierna zależność od osobistych opowieści i doświadczeń to kolejny problem. Zamiast opierać się na danych naukowych, pseudonauka opiera się na osobistych opowieściach i niezweryfikowanych świadectwach, które trudne są, bądź nawet niemożliwe do obalenia. Brak rygorystycznej metodyki to następny problem. Pseudonaukowe twierdzenia często pochodzą z badań, które nie przestrzegają ścisłych metodologicznych standardów naukowych, takich jak odpowiednia kontrola zmiennych, podwójne zaślepienie próby itd. Przykłady pseudonauki mogą obejmować astrologię, niektóre formy medycyny alternatywnej, które nie mają naukowego potwierdzenia skuteczności, kreacjonizm i teorie spiskowe dotyczące szczepień. Ważne jest, aby podejść krytycznie do wszelkich teorii i twierdzeń, szczególnie jeśli nie są one poparte solidnymi dowodami naukowymi i szeroko akceptowane przez społeczność naukową. Jak terapie alternatywne mogą być oceniane w kontekście pseudonauki? Cóż, brak dowodów efektywności to pierwsze. Jeśli terapia alternatywna nie ma solidnych, empirycznych dowodów na swoją skuteczność, uzyskanych w dobrze zaprojektowanych badaniach naukowych, może być uznana za pseudonaukę. Wiele terapii alternatywnych opiera się na anegdotycznych dowodach lub przekonaniach, które nie zostały należycie zweryfikowane. Brak możliwości falsyfikacji to kolejna sprawa. Terapie, które formułują swoje twierdzenia w sposób, który uniemożliwia ich obalenie lub przetestowanie, wykazują cechę typową dla pseudonauki. Brak zgodności z obecną wiedzą naukową to kolejna sprawa. Terapie, które opierają się na założeniach sprzecznych z dobrze ugruntowanymi teoriami naukowymi, bez dostarczania solidnych dowodów na poparcie swoich odrębnych twierdzeń, mogą ponownie tak samo być uznane za pseudonaukę.
Selektywne wykorzystanie danych to kolejna opcja do stwierdzenia, że to pseudonauka. Opieranie się na wyselekcjonowanych badaniach lub danych, które potwierdzają skuteczność terapii, przy jednoczesnym ignorowaniu tych, które dostarczają przeciwnych wyników, jest praktyką typową dla pseudonauki. Niektóre terapie alternatywne, takie jak pewne niektóre ziołolecznictwo czy techniki relaksacyjne, mogą mieć potwierdzone korzyści i są przedmiotem badań naukowych. Mogą one działać uzupełniająco do konwencjonalnej medycyny i oferować pewne korzyści dla zdrowia, zwłaszcza w zakresie poprawy samopoczucia i jakości życia pacjentów. Ważne jest, by takie terapie oceniać indywidualnie na podstawie dostępnych dowodów. Oceniając jakość metodologiczną badań dotyczących akupunktury, można wykryć jednak kilka powszechnych problemów, które mogą kompromitować ich wyniki. Po pierwsze, brak właściwego zaślepienia. W badaniach nad akupunkturą trudno jest skutecznie zaślepić zarówno praktyków, jak i uczestników. Chociaż akupunktura symulowana służy jako kontrola placebo, często możliwe jest dla uczestników, a czasem i praktyków, odróżnienie prawdziwej akupunktury od symulowanej. Ta wiedza może wpłynąć na wyniki ze względu na efekty placebo, stronniczość praktyka. Małe rozmiary próbek to drugi problem. Niektóre badania nad akupunkturą cierpią na niezmiernie małe rozmiary próbek, co zmniejsza ich moc statystyczną do wykrywania prawdziwych różnic między grupą leczoną a kontrolną. Małe badania są również bardziej podatne na losowe zmiany, które mogą przesadnie zwiększać lub niedoszacować efektu leczenia. Heterogeniczność projektu badania to kolejny problem. Badania nad akupunkturą często różnią się znacznie pod względem techniki, na przykład miejsce wkłucia, głębokość wkłucia, czas trwania leczenia czy używanych miar wyników. Ta heterogeniczność utrudnia porównanie wyników między badaniami lub agregowanie danych w metaanalizach bez wprowadzenia znacznej odmienności. Stronniczość publikacji to kolejny problem. Istnieje obawa, że badania pokazujące pozytywne efekty akupunktury są bardziej prawdopodobne do publikacji, ponieważ są sensacyjne, niż te pokazujące brak efektu, bo są nudne. To skłania bazę dowodów w kierunku fałszywej pozytywności. Nadinterpretacja wyników to następny problem. Niektóre badania mogą interpretować skromne różnice między akupunkturą a grupami kontrolnymi jako klinicznie znaczące, kiedy tak nie jest. Skuteczność akupunktury w porównaniu z leczeniem symulowanym często pokazuje tylko małe wielkości efektu, które mogą nie przełożyć się na znaczące kliniczne ulepszenie dla pacjentów. Zmienne zakłócające i współzabiegi to następny problem. Badania mogą nie kontrolować odpowiednio zmiennych zakłócających lub nie uwzględniać współzabiegów, które uczestniczy mogą otrzymywać, takich jak leki lub fizjoterapia. To niedopatrzenie może utrudniać przypisanie obserwowanych efektów wyłącznie akupunkturze. Czas trwania obserwacji to następny problem. Czas trwania obserwacji w niektórych badaniach może nie być wystarczająco długi, aby uchwycić długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo akupunktury. Krótkie okresy czasu obserwacji więc mogą nie uwzględnić opóźnionych efektów, zarówno tych korzystnych, jak i szkodliwych. Adresowanie tych metodologicznych kwestii w przyszłych badaniach jest tak naprawdę kluczowe dla dokładnej oceny skuteczności akupunktury i zrozumienia jej roli w leczeniu różnych schorzeń. Akupunktura to praktyka polegająca na wprowadzeniu bardzo cienkich igieł do skóry w określonych miejscach ciała w celu leczenia i łagodzenia objawów. Praktyka ta ma kilka tysięcy lat i jest częścią tradycyjnej medycyny chińskiej. Obecnie jest ona często łączona z innymi zabiegami, takimi jak przesyłanie niewielkiego prądu elektrycznego przez igły lub spalania ziół w punktach akupunkturowych. Praktyka zwana moxibustion. Akupunktura została niedawno przeszczepiona na Zachód. Na fali tolerancji dla nienaukowych praktyk leczniczych sprzedawanych jako medycyna komplementarna i alternatywna. Podczas gdy jej zwolennicy odnieśli sukces we wprowadzaniu akupunktury do kultury, naukowa społeczność medyczna nadal nie zaakceptowała tej praktyki jako legalnej praktyki naukowej. Akupunktura jest paranaukowym przesądem pochodzącym z ery przednaukowej. Zwolennicy często powołują się na starożytne dziedzictwo akupunktury jako zaletę,
ale jest to raczej wada. Akupunktura została opracowana w kulturze przednaukowej, zanim zrozumiano cokolwiek istotnego na temat biologii, normalnego funkcjonowania ludzkiego ciała lub patologii chorób. Ówczesne praktyki lecznicze były częścią tak zwanej medycyny opartej na filozofii, którą należy odróżnić od współczesnej medycyny opartej na nauce. Systemy oparte na filozofii rozpoczęły się od zestawu pomysłów na temat zdrowia i choroby i oparły swoje leczenie na tych właśnie pomysłach. Leżące u ich podstaw założenia i wywodzące się z ich praktyk nigdy nie były poddawane kontrolowanej obserwacji ani niczemu, co można rozsądnie nazwać procesem naukowym. Przykładem medycyny opartej na filozofii w kulturze zachodniej była teoria humoralna. Taki pogląd, że zdrowie jest wynikiem równowagi czterech płynów ustrojowych, podczas gdy choroba odzwierciedla brak równowagi jednego lub więcej z nich. Zabiegi miały zatem na celu zwiększenie lub zmniejszenie jednego lub więcej humorów. Na przykład taką praktyką było upuszczanie krwi w celu przywrócenia równowagi. Teoria humoralna przetrwała kilka tysięcy lat w społeczeństwach wschodnich i zachodnich, utrwalana przez kulturę i siłę oszustwa tkwiącą w niepotwierdzonych dowodach. Akupunktura opiera się na wschodniej filozofii qi, która jest chińskim terminem określającym rzekomą siłę życiową lub energię witalną, która ożywia żywe istoty. W tradycyjnej medycynie chińskiej qi przepływa przez ścieżki w ciele zwane jako meridiany. Choroba wynika z zablokowanych przepływów qi przez meridiany lub z braku równowagi między dwoma rodzajami qi, czyli ying i yang. Akupunktura to praktyka polegająca na umieszczeniu cieniutkich igieł w punktach akupunkturowych, które rzekomo pokrywają się z punktami, w których krzyżują się meridiany, w celu poprawy przypływu i przywrócenia równowagi qi. Nie ma więcej powodów, ani w żadnych innych, aby wierzyć w istnienie qi niż w cztery humory lub w skuteczność akupunktury albo w skuteczność upuszczania krwi. Akupunkturze brak wiarygodnych mechanizmów. Wieki postępów biologii, jaką znamy dziś, sprawiły, że pojęcie energii życiowej stało się zbędne i nieco się przedawniło. Co więcej, nikt nie był w stanie wykryć energii życiowej ani sformułować naukowo spójnej teorii na temat tego, czym jest energia życiowa, skąd pochodzi i jak oddziałuje z materią lub innymi formami energii. W ramach nauki witalistycy przegrali debatę ponad 100 lat temu. Bez qi nie ma podstaw dla akupunktury jako interwencji medycznej. Niedawno zwrócono uwagę na akupunkturę, próbując wprowadzić ją do nauki przez stawianie hipotez na temat fizycznych mechanizmów jej rzekomych efektów. Na przykład niektórzy zwolennicy twierdzą, że igły mogą stymulować uwalnianie naturalnych substancji chemicznych zabijających ból, rozluźniać mięśnie napięte lub hamować przewodzenie bólu poprzez przeciwdziałanie podrażnieniom. Te potencjalne mechanizmy, choć bardziej prawdopodobne niż nieistniejące qi, pozostają spekulacjami. Co więcej, wyjaśniałyby one jedynie bardzo niespecyficzny efekt akupunktury, powodujący tymczasowe łagodzenie zmniejszenia bólu, nie lepsze niż pocieranie łokcia po przypadkowym uderzeniu go w coś twardego. Takie mechanizmy nie mogłyby wyjaśnić żadnego stwierdzeń medycznych dotyczących akupunktury lub rzekomego istnienia punktów akupunkturowych. Co więcej, mylące jest stwierdzenie, że takie mechanizmy mogą wyjaśniać akupunkturę. Akupunktura to igłowanie punktów akupunkturowych w celu wpłynięcia na przepływ i równowagę qi. Używanie igieł do mechanicznego wywoływania tymczasowego lokalnego efektu łagodzącego ból nie jest akupunkturą, nawet jeśli może być przypadkową konsekwencją tej praktyki i może przyczyniać się do jej postrzeganej skuteczności. Twierdzenia o skuteczności są często oparte na oszustwie typu przynęta i haczyk. Naszym przykładem przynęty i haczyka w przypadku akupunktury są badania, w których badano wpływ stymulacji elektrycznej za pomocą igieł do akupunktury na ból. To nie jest akupunktura, to przezskórna stymulacja elektryczna TENS, która jest akceptowaną metodą leczenia przewlekłego bólu, mylnie nazywana akupunkturą.
Tu naprawdę nie ma żadnego sporu. Nauka wymaga jednoznacznej definicji terminów i pojęć. Jeśli mówi się, że akupunktura jest czymś naukowym, to musi mieć pewne określone i unikalne cechy. W medycynie oznacza to, że powinna mieć określony mechanizm działania i to właśnie ten mechanizm nazywalibyśmy akupunkturą. Stymulacja elektryczna nie jest bardziej akupunkturą, niż gdyby morfina została wstrzyknięta przez wbitą igłę do punktu akupunkturowego, a następnie stwierdzilibyśmy, że wszelkie wynikające z tego ulgi w bólu są spowodowane akupunkturą. Co więcej, podczas typowego zabiegu akupunktury może wystąpić wiele innych przypadkowych efektów. Atmosfera jest często relaksująca, a lekarze zazwyczaj dotykają punktów akupunkturowych delikatnie przed wbiciem igły. Praktycy zapewniają również życzliwą uwagę, która ma pozytywną psychologiczną wartość terapeutyczną. Istnieje zatem wiele niespecyficznych subiektywnych efektów, które mogą doprowadzić do lepszego samopoczucia klienta, co sprawia, że właściwie wkuwanie igieł staje się zbędnym elementem. Doniesienia o znieczuleniu akupunkturą są również mylące. Niezależne badania pokazały, że pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym w znieczuleniu otrzymywali morfinę, a nie była to zasługa akupunktury. W dużej mierze więc przyczyną popularności akupunktury na Zachodzie, takie badania właśnie szerzone o niby magicznym działaniu akupunktury w znieczuleniu, to bajki. Pacjenci, niektórzy przynajmniej, co też już jest udowodnione, doświadczali ogromnego bólu, ale byli poinstruowani przez chirurga albo przez osobę prowadzącą zabieg, by zachowali ciszę. To z kolei jest produkt kultury wschodniej, o której za chwileczkę sobie opowiemy. Nie ma żadnych zweryfikowanych doniesień o akupunkturze służącej jako skuteczne znieczulenie podczas operacji. Badania kliniczne pokazują, że akupunktura nie działa. Wszystkie powyższe dowody są wysoce sceptyczne wobec twierdzeń dotyczących akupunktury, ale wszystkie są również ważniejsze od ostatecznych rozważań, bezpośrednich dowodów naukowych. Istnieje zaskakująco duża opublikowana literatura na temat klinicznych wpływów akupunktury. Większość ludzi jest równie zaskoczona, gdy dowiaduje się, że literatura ta zasadniczo jest negatywna. Prawdopodobnie dlatego, że prasa wybiera pozornie pozytywne badania i bezkrytycznie przedrukowuje komunikaty prasowe zwolenników akupunktury. Pościg za sensacją wygrał. Ważne jest, aby oceniać literaturę jako całość, aby zobaczyć, jaki wzór się wyłania. Wzorzec natomiast, który się wyłania, jest najbardziej spójny z negatywnym rezultatem, że akupunktura nie działa. Kontrolowane badania kliniczne nad faktyczną akupunkturą, czyli niekontrolowane badania, które należy traktować jako jedynie wstępne i nigdy nie są ostateczne, mają zazwyczaj trzy ramiona. Pierwsze, grupę kontrolną bez interwencji lub standardowego leczenia. Dwa, grupę pozorowanej akupunktury. Igły są umieszczane, ale w niewłaściwych miejscach lub niewystarczająco głęboko. I trzecią grupę, prawdziwej akupunktury. Większość takich badań dotyczących wszelkich interwencji, w tym bólu, nudności, uzależnień i innych, nie wykazuje różnicy między grupą pozorowanej akupunktury a grupą prawdziwej akupunktury. Zazwyczaj wykazują one poprawę wyników w obu grupach akupunktury w porównaniu z grupą bez interwencji. Ale to akurat jest typowe dla wszystkich badań klinicznych i jest wyraźnie spowodowane efektami typu placebo. Takie porównanie należy uznać za niezaślepione, ponieważ doświadczeni pacjenci mający wcześniej kontakt z akupunkturą wiedzą, że otrzymują akupunkturę pozorowaną czy prawdziwą. Brak jakiejkolwiek przewagi prawdziwej akupunktury nad pozorowaną oznacza natomiast, że nie ma znaczenia, gdzie umieszczane są igły. Wychodzi więc na to, że wszelkie postrzegane korzyści z akupunktury są efektami niespecyficznymi wynikającymi z procesu leczenia, a nie z powodu rzekomych efektów akupunktury. Innymi słowy, nie ma dowodów na to, że akupunktura manipuluje qi lub czymkolwiek innym, że meridiany mają jakąkolwiek podstawę w rzeczywistości lub że konkretny proces akupunktury robi jakąkolwiek różnicę. W ostatnich badaniach próbowano poprawić zaślepioną kontrolę takich prób, stosując igły do akupunktury, które znajdują się w nieprzeźroczystej osłonce.
akupunkturzysta wciska tłok i ani on, ani pacjent nie wiedzą, czy igła została faktycznie wprowadzona. Nacisk wywierany przez samą osłonkę ukrywa wszelkie odczucia związane z wbijaniem igły. Jak dotąd takie badania nie wykazały żadnej różnicy między osobami, które otrzymały igłę, a tymi, które jej nie otrzymały. Co ponownie potwierdza wniosek, że akupunktura nie ma wykrywalnego, konkretnego wpływu na zdrowie. Ogólnie rzecz biorąc, literatura na temat akupunktury jest zgodna. Im ściślej kontrolowane badanie, tym mniejszy efekt. A najlepiej kontrolowane próby są negatywne. Ten wzorzec jest wysoce predykcyjny dla efektu końcowego. Nie ma rzeczywistego efektu akupunktury. Teraz omówimy kilka prac na temat akupunktury. Praca numer 1. Czy akupunktura pomaga łagodzić ból? Na łamach Pain Science krytycznie oceniono akupunkturę w łagodzeniu bólu, podkreślając sceptyzm do skuteczności akupunktury wykraczającej poza działanie placebo, to po pierwsze. Po drugie, brak przekonujących dowodów naukowych potwierdzających skuteczność akupunktury. 3. FDA wprawdzie zatwierdziła akupunkturę, ale zatwierdzenie nie dotyczy terapeutycznych skutków akupunktury, dotyczy jedynie bezpieczeństwa i funkcjonowania igieł, a nie właśnie tego, czy działa akupunktura. Po czwarte, istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa, w tym ryzyko infekcji i niekorzystnych skutków niewłaściwego użytkowania. Kolejny problem jest to, że narracja osobista ewolucyjnego sceptyzmu to taka ewolucja przejścia od nieśmiałej wiary w potencjał akupunktury do uznania jej ograniczeń w oparciu o analizę naukową i dowody wyższej jakości i bezkrytyczna akceptacja tego, co się z nami dzieje. Kolejna praca to akupunktura, magia i uwierz mi, czyli próba zgłębienia skuteczności akupunktury przez George'a Ouletta. George Ouellet to profesor psychiatry klinicznej na University of Missouri w School of Medicine i Missouri Institute of Mental Health. Jest też autorem książki Biologia akupunktury. Artykuł autorstwa Ouletta krytykuje tradycyjną chińską akupunkturę, określając ją jako starożytną praktykę zakorzenioną w przednaukowych przesądach i wierzeniach numerologicznych, a nie medycynę opartą na dowodach. Ouellet opisuje akupunkturę jako wprowadzanie igieł przez skórę do wyimaginowanych kanałów, kierując się przestarzałymi teoriami metafizycznymi i magicznymi rytuałami. Kontrastuje to z nowoczesnymi badaniami, które proponują dla odmiany naukowo opartą alternatywę. Leczenie bez igieł, które stymuluje punkty motoryczne i połączenia nerwowe, indukując ekspresję neurochemikaliów i aktywując obszary mózgu krytyczne dla leczenia. Profesor Ouellet omawia historyczny kontekst akupunktury, śledząc jej początki u starożytnych chińskich magów i szamanów, którzy łączyli leczenie z magicznymi rytuałami. Wskazuje na Huang Ni Teenaging, czyli klasykę Żółtego Cesarza, jako fundamentalny tekst dla akupunktury, który zakłada, że uwaga, choroba wynika z blokad w przepływie mistycznej energii ciała zwanej qi. Profesor Ouellet krytykuje tę koncepcję, opowiadając się za poglądem na energię ciała zakorzenioną w metabolizmie komórkowym i energii nerwowej, którą można dla odmiany zmierzyć naukowo. Artykuł przedstawia efekt placebo jako istotny czynnik w postrzeganej skuteczności akupunktury, sugerując, że rytualny charakter zabiegów akupunktury w połączeniu z przekonaniem pacjentów o ich skuteczności przyczynia się do pozytywnych wyników. Ouellet podkreśla potrzebę przeanalizowania praktyk akupunktury przez pryzmat współczesnych badań naukowych, podkreślając wysiłki zmierzające do zrozumienia neurochemicznych podstaw akupunktury i roli elektroakupunktury w leczeniu bólu. Profesor Ouellet kończy, opowiadając się za przyjęciem opartej na dowodach stymulacji neuroelektrycznej jako nowoczesnej, naukowo potwierdzonej alternatywy dla tradycyjnej akupunktury. Argumentuje, że edukacja medyczna powinna dawać pierwszeństwo metodom opartym na dowodach przed praktykami przednaukowymi, tak aby uniknąć rozmycia programu nauczania medycyną na niby. Krytyka Ouellet'a
odzwierciedla szersze wezwanie do integracji tradycyjnych praktyk medycznych ze współczesnymi badaniami naukowymi, tak żeby zapewnić, że terapie są skuteczne, bezpieczne i oparte na dowodach empirycznych, a nie wtedy, kiedy się to komuś spodoba. Trzecia praca to taka praca, która będzie mówiła kompleksowo o randomizowanych badaniach kontrolnych, czyli RCT. W badaniu te badania są robione w celu oceny skuteczności akupunktury w leczeniu bólu, koncentrując się na tym, jak różne rodzaje kontrolnych grup wpływały na wyniki tychże badań. Kluczowe wnioski z tej metaanalizy dosyć sporej obejmują. Po pierwsze, rodzaje kontroli i wyniki badań. Prawdopodobieństwo badań stwierdzających skuteczność akupunktury różni się znacznie w zależności od rodzaju stosowanej kontroli. W badaniach wykorzystujących kontrolę bez leczenia, w których uczestnicy nie otrzymują żadnego innego leczenia niż akupunktura, odnotowano najwyższy odsetek pozytywnych wyników, aż 84%. A następnie kontrole pozorowane bez użycia igieł, tu były tylko 53%, jeżeli chodzi o akupunkturę, i kontrole pozorowane z iniekcją, i tu były tylko 37%. W pracy znajdują się też wnioski dotyczące wpływu zaślepienia i wyników badań. Badania, w których skutecznie zaślepiono uczestników, wykazały wyższy odsetek pozytywnych wyników w kontrolach pozorowanych bez wprowadzania igieł w porównaniu z kontrolami pozorowanymi z wprowadzaniem igieł. Sugeruje to, że metoda kontroli może wpłynąć na postrzeganie skuteczności akupunktury. Autorzy badania wyciągnęli też wnioski dotyczące kontroli bez leczenia. Kontrole bez leczenia są wykonywane w celu określenia sposobu dawkowania akupunktury, optymalizacji czasu trwania leczenia i wyboru odpowiednich pomiarów. Jednak efekt nocebo, w którym pacjenci czują się gorzej, ponieważ nie otrzymują prawdziwego leczenia, może budzić obawy. Autorzy dokonali też porównania skuteczności typów kontroli. I tak, ustalili, że kontrole bez iniekcji mogą zmniejszyć skuteczność zaślepienia, ponieważ pacjenci z doświadczeniem w akupunkturze są w stanie zidentyfikować leczenie pozorowane. Kontrole pozorowane, bardziej naśladujące prawdziwą akupunkturę, mogą nie różnić się znacząco pod względem wyników od prawdziwej akupunktury. Aby zrównoważyć te efekty i poprawić wiarygodność zaślepienia, rekomenduje się zastosowanie połączonych różnych metod kontroli. No i na koniec tego badania ograniczenia i zalecenia wynikające z jego badania, z tej metaanalizy. W badaniu uwzględniono ograniczenia, w tym skupienie się wyłącznie na typie kontroli i powiązaniu wyników, potencjalną stronniczość wynikającą z wykluczenia publikacji i innych badań, które dotyczyły innych badań niż akupunktura, oraz wyzwania związane z pełnym ujęciem wszystkich badań akupunktury związanych z leczeniem bólu. Autorzy metaanalizy sugerują staranny dobór kontroli w celu poprawy jakości badań i zalecają uwzględnienie różnych czynników, takich jak dawka interwencji i doświadczenie akupunkturzysty w projektowaniu badań. Notka ode mnie. W badaniu prób akupunktury 252 z 1085 abstraktów spełniało kryteria założone przez autorów, czyli generalnie nie mijały się z rzeczywistością już na wstępie. Badania przeprowadzone w niektórych krajach były jednolicie korzystne dla akupunktury. Wszystkie badania pochodzące z Chin, Japonii, Hongkongu i Tajwanu dawały pozytywne, podobnie jak 10 z 11 badań opublikowanych z Rosji lub ZSRR. Wyniki dla Chin, Japonii i ZSRR lub Rosji, a także Tajwanu wynosiły odpowiednio, uwaga, 99%, 89%, 97% albo 95%. I tu zaskoczenie, a właściwie to zero zaskoczenia. Żadne badanie opublikowane w Chinach lub Rosji czy też ZSRR nie wykazało nieskuteczności leczenia akupunkturą. Akupunktura działa więc w następujących krajach, jak na mapce zaznaczono, bo nigdzie więcej nie działa. Jak my tu przełożymy? Dobrze, ale idźmy dalej.
Teraz kolejne trzy badania. Artykuł w Science Based Medicine autorstwa Stevena Novella, neurologa klinicznego z Yale, na temat akupunktury w leczeniu depresji analizuje brak przednaukowych podstaw akupunktury, w tym jej przednaukowe pochodzenie, brak wiarygodnego mechanizmu i poleganie na wprowadzających w błąd twierdzeniach o skuteczności. Krytycznie ocenia badania kliniczne, wykazując, że efekty akupunktury są zgodne z placebo, bez żadnej znaczącej przewagi nad procedurami pozorowanymi. Przegląd podkreśla znaczenie oceny całego zbioru dowodów, które sugerują, że akupunktura nie ma określonego efektu terapeutycznego poza placebo w leczeniu depresji. Przykładowo, autor artykułu omawia pracę akupunktura na depresję w czasie ciąży. W badaniu porównano akupunkturę zaprojektowaną specjalnie do leczenia depresji, a w rzeczywistości dostosowaną do indywidualnego pacjenta zgodnie z zasadami tradycyjnej medycyny chińskiej. Porównano to z dwiema grupami kontrolnymi. Kontrolną akupunkturą, która nie była specyficzna dla depresji, i masażem. Ciekawe wyniki pokazały porównania akupunktury leczniczej ukierunkowanej na depresję i akupunktury kontrolowanej nieukierunkowanej na depresję. Przypomnijmy tutaj, że teorie witalistyczne, a w tym istnienie w qi, zostało odrzucone ponad 100 lat temu, ale wracając do naszego badania. Niestety metoda zaślepienia grup badanych i kontrolnych zawiodły. W badaniu nie udało się zaślepić grupy leczonej. Na domiar złego wyniki również nie były imponujące. W badaniu wykorzystano skalę depresji Hamiltona. Interpretacja wyników w skali depresji Hamiltona jest następująca. Mniej niż 7 to brak depresji, 8 do 13 to łagodna depresja, 14 do 18 umiarkowana depresja, 19-22 to ciężka depresja, a ponad 23 to bardzo ciężka depresja. I cóż ustalono? Po 8 tygodniach grupa kontrolna akupunktury odnotowała spadek objawów około 9 punktów w skali, podczas gdy grupa leczona akupunkturą spadła 11,5. W tej skali jest to bardzo skromny wynik kliniczny. Nie było również różnicy we wskaźnikach remisji między trzema grupami. Ponadto było to stosunkowo małe badanie, bo tylko 144 osoby podzielone na trzy grupy, z aż 23% wskaźnikiem rezygnacji. W związku z tym mamy do czynienia z niewielkim, nieprawidłowo zaślepionym i randomizowanym badaniem wskazującym niewielki efekt kliniczny. Nie zmienia to znacząco niskiego wcześniejszego prawdopodobieństwa efektu leczenia wynikającego z umieszczenia igły. Badanie numer 1 należy również rozpatrywać w kontekście innych badań dotyczących akupunktury i depresji. I tak dla przykładu nasze badanie numer 2, czyli przegląd Cochrane autorstwa zespołu Karoliny Smith, zakończył się wnioskiem. Nie znaleźliśmy wystarczających dowodów, aby zalecić stosowanie akupunktury u osób z depresją. Wyniki są ograniczone przez wysokie ryzyko błędu systematycznego w większości badań spełniających kryteria włączenia. W szczególności nie było różnicy między akupunkturą leczniczą a akupunkturą pozorowaną w analizowanych badaniach klinicznych. Biorąc pod uwagę niską wiarygodność i ogólnie negatywny charakter dowodów klinicznych, uzasadnione jest stwierdzenie, że dalsze badania nad akupunkturą dla jakiegokolwiek wskazania nie są uzasadnione. Jednak akupunktura jest sposobem leczenia, który ma dedykowanych praktyków, akupunkturzystów i zwolenników. W przeciwieństwie do tego na przykład nie ma specjalizacji medycznej poświęconej konkretnemu lekowi. Nie ma pęclistów. Dlaczego? Dlatego prawdopodobnie jest, że zostaną przeprowadzone dalsze badania. W takim przypadku, biorąc pod uwagę istniejące badania, przydatne byłoby przeprowadzenie tylko bardzo rygorystycznych prób z wykorzystaniem akupunktury pozorowanej i albo placebo, gdzie igła lub sztuczna igła nie przenika przez skórę, z odpowiednim zaślepieniem. Takie badania musiałyby być duże, z konsekwentnie powielanymi pozytywnymi wynikami, aby miały wystarczającą wagę, aby obalić obecną masę podstawowych i klinicznych dowodów. I tak dotarliśmy do artykułu Dawida Gorskiego, chirurga onkologicznego. Doktor Gorski, jak sam o sobie mówi, rozpoczął przygodę ze zwalczaniem dezinformacji ćwierć wieku temu po operacji pacjenta. Pacjent był pomarańczowy.
leczył raka marchwianką. Ale przejdźmy do artykułu. Doktor Gorski omawia w swoim artykule pracę opublikowaną przez BMJ, przez międzynarodowy panel obejmujący pacjentów, klinicystów, naukowców, badaczy akupunktury i chirurgii, statystyków oraz ekspertów w dziedzinie epidemiologii klinicznej i metodologii. Pracę zatytułowano „Jak zaprojektować wysokiej jakości badania akupunktury? Konsensus oparty na dowodach”. Doktor Gorski stwierdza, że autorzy zamiast skupiać się na badaniach mających na celu sprawdzenie, czy akupunktura rzeczywiście ma jakikolwiek konkretny wpływ na jakiekolwiek schorzenie i podkreślając znaczenie podwójnego zaślepienia, w tym akupunkturzystów i właściwego stosowania pozorowanej akupunktury, tak na przykład chowanych igieł lub akupunktury w niewłaściwych punktach akupunktury, rozcieńczają dyskusję na temat rygoru naukowego dyskusjami na temat tego, kiedy i dlaczego należy stosować mniej rygorystyczne projekty badań. Podejrzewam, że zdradza to przekonanie wielu zwolenników akupunktury, że muszą przetestować, jak i gdzie działa, a nie czy działa. Autorami pseudobadania, a właściwie to rekomendacji, są domniemani znawcy tematu, którzy, żeby zabrzmieć mądrzej, założyli Komitet do Spraw Badania Skuteczności Akupunktury. Taki typowy trik alternatywnej rzeczywistości. Neuropaci także założyli swoje stowarzyszenie, by wydać rekomendacje leczenia nowotworów. A potem pozostali szarlatani, kolejno od lat biorą przykład. Ponoć wtedy brzmią mądrzej i bardziej wiarygodnie. Kto ich tam wie? No dobrze, nasz komitet do spraw rozpoczyna swoje wytyczne od tego, że potrzeba badań. Brzmi nieźle. Następnie w punkcie drugim mówią, kto może być lub powinien być pacjentem w takich badaniach. Choć nie widzę żadnych powodów na działania akupunktury, to dla dobra sprawy załóżmy. Jednakże mamy ważne pytanie dotyczące akupunktury. Wtedy kolejne rozważania na temat doboru pacjentów stają się istotne. Co autorzy mają na myśli, mówiąc o ludziach, którzy najlepiej reagują na interwencje? I tu powstaje pytanie. Skąd wiadomo, czy ktoś może być najbardziej wrażliwy na akupunkturę? Nie można. Poza tym, że być może ludzie bardziej wrażliwi na efekty placebo mogą być bardziej wrażliwi na akupunkturę. W punkcie trzecim swoich wytycznych ponownie napotykamy problem. Komitet do spraw rekomenduje badania pragmatyczne, nie randomizowane badania kliniczne. Jaka jest różnica i dlaczego to ważne? A więc RCT to takie badanie, co ma grupę kontrolną i badaną. Mają grupę placebo też. Badania pragmatyczne takiej grupy nie mają. Zwróćmy jednak uwagę na wzmiankę o badaniach pragmatycznych. Badania pragmatyczne to badania kliniczne, które mają na celu ocenę skuteczności interwencji w populacji ogólnej. Poza ściśle określonymi kryteriami włączenia i wykluczenia z badania klinicznego oraz ściśle egzekwowanymi protokołami monitorowania wyników. Różnice między RCT a badaniami pragmatycznymi polegają na tym, że badania pragmatyczne zazwyczaj nie obejmują grupy placebo, obejmują szerszy zakres osób, a czasami nawet nie są randomizowane, czasem w ogóle nie mają grup kontrolnych. Dlaczego? Badania pragmatyczne działają w oparciu o bardzo ważne założenie. Co to znaczy, że badanie lecznicze zostało, a to oznacza, przepraszam, że badanie lecznicze zostało potwierdzone jako skuteczne i bezpieczne w badaniach RCT już wcześniej. Należy pamiętać, że ideą badań pragmatycznych jest ocena, jak dobrze leczenie zatwierdzone w badaniach RCT działa na wolności, że tak powiem, a nie będzie ustalać, czy w ogóle działa, bo to już zostało ustalone teoretycznie. Przeprowadzenie badań pragmatycznych nad leczeniem, które nigdy nie zostało zatwierdzone jako skuteczne w odniesieniu do czegokolwiek, jest dziwną praktyką. Zasadniczo badania pragmatyczne są bardzo podatne na wysoce pozytywne wyniki z powodu efektów placebo, ponieważ nie ma kontroli placebo. W badaniach pragmatycznych rozsądne jest uwzględnienie niejednorodnych grup badanych. Taki jest przecież cel badania pragmatycznego, a przynajmniej jeden z jego głównych punktów. Obowiązkowe jest również wstępne określenie podgrup, które, aby uniknąć analiz po fakcie i eksploracji danych, które wykazują efekty pozorne, które nie są rzeczywiste. Takie analizy przeprowadzane po fakcie
są zawsze pomyślane, a właściwie powinny być pomyślane, jako ćwiczenia generujące założenia, a nie jako ćwiczenia testujące zakładane tezy. W rekomendacjach komitet podkreśla wagę wiedzy specjalistycznej. I ja naprawdę nie mam nic przeciwko wiedzy specjalistycznej, bo raczej wolałabym, żeby neurochirurg takową posiadał. Ale skąd u pseudonaukowców potrzeba małpowania świata nauki i nazywania się specjalistami, to ja już nie wiem. I tu dotarliśmy do kolejnego problemu. Komitet do spraw pomylił akupunkturę z elektroakupunkturą. Akupunktura, elektroakupunktura, nawet jeśli, a faktycznie działa w niektórych wybranych przypadkach, to nijak ma się do czasów, kiedy ponoć akupunktura została wymyślona. No bo skąd oni wzięli prąd kilka tysięcy lat temu w tych Chinach? Ja proszę o odpowiedź na czacie. Może państwo wiedzą, skąd oni wzięli ten prąd. Żeby jeszcze kogoś nie popieścić na stałe. No. I tak dotarliśmy do najbardziej propagandowego punktu tego zestawu wytycznych, czyli dyskusji na temat najlepszego wskaźnika porównawczego do zastosowania w badaniu klinicznym akupunktury. Autorzy opowiadają się za zaślepieniem osób zbierających dane, oceniających wyniki i analityków danych. Ale co z pacjentami i samymi akupunkturzystami? W takim przypadku autorzy pracy nieśmiało opowiadają się za rozważeniem pozorowanej interwencji akupunktury. Należy również zwrócić uwagę na część dotyczącą pozorowania, które prowadzi do niedoszacowania efektów leczenia akupunkturą w praktyce klinicznej. Tak więc, wyobraźmy sobie nowy lek testowany jako, powiedzmy, środek przeciwbólowy. Jak potraktować wtedy następującą propozycję, proszę państwa? Badacze powinni zaślepić osoby zbierające dane, osoby oceniające wyniki i analityków danych oraz dokładnie rozważyć celowość pozorowania, które prowadzi do niedoszacowania efektów leczenia lekiem w praktyce klinicznej. Następnie nasz komitet do spraw ogłasza, że akupunktura pozorowana działa równie świetnie, co ta prawdziwa. Na zakończenie dodam jeszcze pytanie z rozmowy na tanie. Skąd 1000 lat temu właśnie wzięli takie jeszcze cieniutkie igiełki? I na tym właściwie należałoby zakończyć tą nierówną walkę. Ale jeszcze na zakończenie ciekawostka z 2017 roku. Słów parę o akupunkturze kwantowej. Bo czemu nie? W końcu wszyscy idziemy z duchem czasu. To i meridiany, i czy także. Witalizm w końcu musi mieć jakieś podstawy w fizyce kwantowej. W 2017 roku chińscy naukowcy opublikowali artykuł w czasopiśmie Chinese Acupuncture and Maxibustion zatytułowany Dyskusja na temat teorii splątania kwantowego i akupunktury. Zauważyć tu można kilka poziomów upadku nauki, którą reprezentuje ten artykuł. Na szczęście artykuł został szybko wycofany z powodów, których redaktorzy nie wyjaśnili. Podejrzewam, że byli po prostu zażenowani. Pierwszy problem warty poświęcenia uwagi to wykorzystanie mechaniki kwantowej do wyjaśnienia magii. Przepraszam, kolega się tu śmieje. Autorzy napisali, po zapoznaniu się ze zjawiskiem kwantowego splątania, autorzy stwierdzili, że wiele cech kwantu znajduje odzwierciedlenie w tradycyjnej medycynie chińskiej, teorii akupunktury i praktyce klinicznej. Na przykład zjawisko splątania kwantowego jest wzajemnie weryfikowane z holizmem, doktryną yin-yang, innymi teoriami w tradycyjnej chińskiej medycynie. Można je zastosować do interpretacji sytuacji klinicznych, które są trudne do wyjaśnienia w praktyce klinicznej. Takich jak na przykład natychmiastowy efekt akupunktury, stymulacja wielopunktowa w jednym zaburzeniu i punkty o określonych efektach. No dobrze, zastanówmy się nad tym, co właśnie zostało powiedziane. Zasadniczo autorzy przyznali, że istnieje kilka aspektów akupunktury, których nijak nie da się wyjaśnić za pomocą rzeczywistej nauki, czy odwołując się do dowodów albo logiki lub tego, co wiemy na temat tego, jak faktycznie działa ludzkie ciało. Jednym z tych aspektów jest właśnie natychmiastowy efekt, który akupunktura często wydaje się mieć na pacjenta. W rzeczywistości reakcja organizmu na jakąkolwiek interwencję wymaga czasu. Istnieją wprawdzie leki, które podane dożylnie mogą mieć szybki efekt. W przeciwnym razie potrzeba czasu, aby substancje zostały wchłonięte, rozprowadzone do miejsc docelowych, tak aby komórki zareagowały, no tak choćby taki proces gojenia. W zależności od efektu i mechanizmu interwencji,
niemal natychmiastowa reakcja w leczeniu może być fizjologicznie niemożliwa. Dlatego też, gdy obserwujemy niewiarygodny, szybki efekt interwencji typu akupunktura, konwencjonalna mądrość mówi, że efekt jest psychologiczny, czyli efekt placebo. Natychmiastowy efekt jest dobrze znaną czerwoną flagą dla odpowiedzi placebo. Ale teraz dr Wang i jego współautorzy najwyraźniej zorientowali się, że w przypadku akupunktury natychmiastowy efekt nie oznacza, że jest to ściemnianie czy udawanie lub efekt placebo. Nie, ponieważ kwant jest kwant. Haha, patrzcie Państwo, mamy mechanikę kwantową i ona może nam wyjaśnić wiele dziwnych rzeczy. Mechanika kwantowa przyszła autorom dzieła także z pomocą, by wyjaśnić istnienie punktów akupunkturowych i ich charakterystyki. Zanim o tym powiem, proszę o założenie słuchawek lub przyciszenie odbiorników, jeśli w pobliżu Państwa znajdują się Wasze pociechy, ponieważ głównym założeniem tego badania jest to, że dzieci mogą odnosić korzyści z wbijania igieł w rodziców. I tak, dotarliśmy do splątania kwantowego. Nie potrzeba męczyć dzieciątek niepotrzebnymi zabiegami czy leczeniem. Wystarczy, że dzieci połączone z rodzicami splątaniem kwantowym powbijają rodzicom igiełki i już dzieciątko uleczone. Tym samym możemy wyjaśnić zjawisko akupunktury fantomowej, gdzie wbijanie igieł w gumową rączkę czy nogę powoduje odczucie u badanych osób. No wiecie, splątanie kwantowe z gumową ręką. Tak na serio splątanie kwantowe niestety tak nie działa. Więc redakcja tegoż czasopisma słusznie uznała bardzo szybko, że to wielki obciach i wycofała pracę. Jest to jednak tylko symptom znacznie głębszego problemu, ponieważ cały świat, nie tylko ten akupunktury, ale tak zwanej medycyny alternatywnej, to pseudonauka w najczystszej postaci. Pseudonauka ma wygląd prawdziwej nauki, ale brakuje jej prawdziwych metod. Opublikowanie badania obserwacyjnego w recenzowanym czasopiśmie, odnosząc się do terminów naukowych, takich jak mechanika kwantowa, jest wyraźną próbą pokrycia akupunktury pelerynką prawdziwej nauki. W przypadku pseudonaukowych teorii nauka nie powinna być wykorzystywana do przykrywania magii, albo nauka, bo nauka udowadnia, czy coś jest prawdziwe, a nie, że jest prawdziwe. Tak jak nauka nie powinna udowadniać, czy akupunktura jest skutecznym leczeniem, natomiast powinna dać możliwość udowodnienia, że jest skuteczną metodą. Badacze w tym konkretnym badaniu stworzyli coś, co wygląda na statystycznie istotne, a następnie stworzyli naukowe uzasadnienie swoich przekonań. Można to zrobić nawet w celu uzasadnienia czysto kulturowych przesądów, co dokładnie właśnie zrobiono w tym przypadku. Niestety, główny nurt wzrusza ramionami, a następnie promotorzy wycofują się z tych badań. Postępuje jednak degradacja nauki, wypaczanie jej metod w celu udowodnienia tego, co niektórzy chcą, aby było prawdą, zamiast sztywnego i uczciwego pytania, czy coś jest prawdą. W ten sposób można narazić na szwank cały świat nauki. Nauka jest tak dobra, jak ludzie, którzy ją stworzą. Kultura uczciwości i przejrzystości oraz zachowanie oddania fundamentalnym zasadom. Nie powinniśmy tak łatwo sprzedawać zasad naukowych, aby dostosować się do mody kulturowej takich jak chociażby akupunktura. A teraz, proszę Państwa, linki z Uniwersytetu Magii i Czarnoksięstwa, czyli linki, na których oparłam całą tą prezentację. Ja myślę, że ja całą prezentację zamieszczę u siebie na Twitterze. Jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł sobie ją zobaczyć. Linki zresztą będą wtedy do odczytania. Mamy trochę tych linków. Tutaj znowu możecie sobie Państwo zrobić screenshota, może będzie chciał ktoś poczytać nasze linki. I jeszcze jedna strona. Trochę tego było. Quantum Acupuncture jest właśnie tą ostatnią omawianą pracą, która mnie zaszokowała. A na koniec podziękowania dla doktora Grzesiowskiego za namówienie mnie do popełnienia tej prezentacji, dla Bartka za siedzenie ze mną po nocach i prześmiania całego tygodnia oraz za mapkę poglądową zasięgu działania akupunktury, no i dla mojego syna, bo musiał cały tydzień słuchać o akupunkturze. Jeżeli Państwu się spodobała ta forma, to ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No nie mamy czasu już na podejmowanie jakichś
dyskusji, a warto by było, więc wrócimy do tego tematu. Ciekaw jestem, jaki jest wynik ankiety. Jest pytanie, kiedy homeopatia? Homeopatia nie, no, może chyba być w dowolnym momencie. Może być nie będziemy się chyba... Nie. Dużo jest rzeczy na tej liście, którą jako mam. Taki jest wynik. Moderator tego... Jako moderator tego przedsięwzięcia raczej nie będę za tym, abyśmy homeopatię omawiali, ponieważ ona w ogóle nie mieści się w treściach, o których tu mówiliśmy. Tak? Znaczy możemy najwyżej przedstawić dowody, że ona nie działa, prawda? Natomiast no myślę, że nie ma sensu trochę tracić na to czasu. Z akupunkturą jest troszeczkę inaczej. Myślę, że Maja przedstawiła jeden punkt widzenia, są jeszcze inne i ja bym się chętnie odniósł do porównania właśnie badań, a nie trochę takiego wyśmiania tego wszystkiego przez autorów tego opracowania. Także to tylko taka moja uwaga, że możemy się śmiać, ale nauka raczej emocje odsiewa od racjonalności i warto się skupić na racjonalności i na wynikach konkretnych badań, prawda, a nie komentowaniu tego, no i to jeszcze w postaci takiej prześmiewczej, to wcale nie budzi większego zaufania. No ale to jest tylko mój komentarz, a teraz proszę Państwa, co nam potrzeba do szczęścia? Zdrowie jest chyba najwięcej, zdrowia, miłości, przyjaciół, no i potem jest i jeszcze wolność. Dużo jest bezpieczeństwa. Wolność. Poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, tak dużo się... No ale ja rozumiem, że największe literki to znaczy najwięcej było głosowania na to, tak? Chyba nie, to jest raczej randomowo po prostu zrobiona chmurka z naszych oczekiwań. A, no dobrze, proszę Państwa, w związku z tym tego Wam życzymy. Miłości, zdrowia, przyjaciół, poczucia bezpieczeństwa i spotykamy się za tydzień, jak zawsze w piątek o 19:00. Mamy jeszcze podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Byłoby bez tego zupełnie smutno, a tu mamy, proszę Państwa, refleksję pana doktora, którego jak zawsze pozdrawiam. Sarsik jak na balu maskowym, skrzęt nieco ruszto wygląd swój udoskonala, przed CD4 ucieka umiejętnie, przez co trudno upolować drania. Szczepienie Gardasil lub 50-latek dziś już nie ma posmaku sensacji, po zaleceniach niegdyś u nastolatek, czyżby tak przesunął się wiek inicjacji. COVID przegrał w Australii i w Chinach, gdzie nie dążono do pandemii ukrycia, a wykazano skuteczność w różnych czynach. Nie zdołał on mieszkańcom tych krajów skrócić życia. Pandemia, podobnie jak wojna, jest straszna i jak krowa dojna. Jedni tyłek moczą, a inni się jednoczą. Jedni życie tracą, a drudzy się bogacą. COVID-a częstokroć przeklinamy, prawie jak niektórych polityków, ale też dużo jemu zawdzięczamy, mimo jego tragicznych wybryków. Bardzo ważne są hormony i męża, i u żony. Przede wszystkim testosteron sprytny jest jak śląski pieron. Im ktoś więcej ma hormonu, tym ryzyko mniejsze zgonu. By uniknąć więc COVID-a, podnoś poziom wciąż libida. No ciekawe wnioski, tak? Szczerze powiedziawszy. Dobre. Ale niech tam będzie. Czekamy na, bo tu pan doktor zapowiedział jeszcze trzy, no, więc czekamy, aż się załadują. Wiesz, Pawle, ja się odniosę do Twoich wniosków, ponieważ w tym opracowaniu, które ja zrobiłam, było omówionych ponad 12 prac naukowych, które naprawdę próbowały bardzo merytorycznie odnieść się do pozostałych badań, w tym właśnie ta metaanaliza z Cochrane, która jasno powiedziała, że nie znaleźli absolutnie żadnych dowodów na to, żeby jednak... No ja jestem sceptyczny, ale nie będziemy teraz tego prowadzić, tej dyskusji, bo już jest za późno. Wrócimy do tego tematu, obiecuję.
Proszę Państwa, czwóreczka, żeby w terapii nie dać ciała, żeby uniknąć klostridiozy, to dziś Agnieszka zachęcała, żeby nie leczyć CR-pozy. Dane wciąż są gromadzone, niczym siano na kupie, po czym nic z nim nie robione, bo gdzieś ktoś ma je w głębokim poważaniu. Wnosi. Czy akupunktura pachnie jak ambra, czy może to bzdura i abrakadabra? Niektórym akupunktura uchyla wręcz nieba, a nie mówi im cenzura, że doznali placebo. Czy akupunktura to terapia sukcesu, czy koniunktura i rodzaj biznesu? Pozytywy akupunktury bywają, lecz na jakiej zasadzie wciąż nie wiadomo. Niewiadomych. Niektórzy naukowcy wrażenie mają, że poprzez splątanie kwantów rzekomych nauka jak dotychczas dowody ma na splątanie dziecka z rodzicem genowe, ale czy ktoś dzisiaj dowody jakieś zna, że takie splątanie jest także kwantowe? Teleportacja kwantowa to codzienność, migracji ptaszków na odległość dużą, ale nie tych, co dają czasem przyjemność, a czasami też do rozrodu służą. Drodzy Państwo, no bardzo uważam celne obserwacje i tak jak powiedziałem, proszę Państwa, życzymy Wam miłości, zdrowia, poczucia bezpieczeństwa, przyjaciół, bo dzięki temu mamy szansę na szczęście, czego Państwu życzę. Życzę też tutaj Mai w tle odzywającego się też Bartka, Agnieszce, doktorowi Zygmuntowi i wszystkim Państwu dobrej nocy i spotykamy się za tydzień. Dobranoc.